Dzień dobry, dzień dobry. Wygląda na to, że jesteśmy na żywo. Z tej strony Przemek, przeprogramowanie.pl. Witajcie w kolejnym odcinku z naszej serii Przeprogramowanie Fit Gość. Dzisiaj rozmawiamy o rekrutacji, rozmawiamy o tym, jak odnajdywać się na rynku pracy, jak zwiększyć swoje szanse związane ze znalezieniem nowego pracodawcy, a rozmawiać o tym wszystkim będziemy z Kasią Tang. Dzień dobry, cześć Kasiu. Cześć, bardzo mi miło. Tak, Kasia jest osobą, która na tym temacie zjadła zęby. Kasia jest osobą, która, można powiedzieć, z niejednego pieca jadła chleb a propos tej rekrutacji, także dzisiaj postaramy się ukraść jak najwięcej wiedzy, ale oczywiście zanim przejdziemy do głównych tematów, to najpierw zrobimy sobie mały check z naszymi widzami i standardowo zapytamy, czy wszystko widać i słychać dobrze. Dajcie znać, jeśli jesteście z nami, czy jest OK, czy kwestia dźwięku jest dobra, czy połączenie jest dobre. Jeśli tak, to będziemy zaczynać. Zanim nie dostaniemy takiego sygnału, to ja jeszcze może wspomnę dwa krótkie ogłoszenia. W przyszły poniedziałek na Przeprogramowanych organizujemy live quiz JavaScript. Rusza trzecia edycja naszego kursu opanuj JavaScript, dlatego teraz na początku tej rozmowy chciałbym wszystkich zaprosić do takiego właśnie wydarzenia. Na liście ponad 400 osób, dlatego jak chcecie zarezerwować sobie miejsce, to zapraszam na przeprogramowanie.pl/quiz-javascript. A druga sprawa, jak widzicie w lewym dolnym rogu, DataCMS, czyli narzędzie do zarządzania treściami, jest partnerem naszego kanału, także gorąco ich polecamy. Na DataCMS-ie poleca się działalność Przeprogramowanych i wy również możecie tego dostawcę CMS-a sprawdzić. Tyle słów wstępu, słowa potwierdzenia jeszcze nie mamy, ale jest nas już 15, także myślę, Kasia, że możemy przechodzić dzisiaj do tego mięsa rekrutacyjnego. Jasne. Powiem tak, słowem wstępu. Kiedy wymyśliłem sobie ten temat związany z rekrutacją, to zrobiłem screening. Zrobiłem screening na LinkedInie, szukałem sobie osób, które w tej rekrutacji pracują, które na tej rekrutacji się znają. Wyskoczył mi twój profil, zobaczyłem informację, że i prowadziłaś kursy związane z rekrutacją, szkolisz rekruterów, zajmujesz się tematem sourcingu. Pomyślałem, że zaproszę cię, a potem sobie pomyślałem, że ja nie mam pojęcia, co ty właściwie robisz. Więc może zacznijmy od tego, Kasia, że powiesz wszystkim, czym właściwie się zajmujesz, jak wyglądała ta twoja droga w rekrutacji, zanim przejdziemy do konkretnych tematów związanych na przykład z profilem kandydata, czy z tym, jak się właściwie odnaleźć na tym rynku. Jasne. Może zacznę od początku, bo ja w rekrutacji w ogóle zaczęłam pracę przypadkiem, tak jak większość rekruterów. Ciągle szukam takich rekruterów z powołania, ale tych osób jest niewiele. I przypadkiem trafił mi się taki staż w rekrutacji, właśnie w sourcingu. Wtedy sama nie miałam pojęcia, co to jest. I jak się okazało, po skończeniu stażu dalej nie miałam pojęcia, co to jest, ponieważ firma użyła tego sformułowania dość tak, no nie zupełnie tak, jak normalnie się tego używa. Natomiast potem już zaczęłam normalnie pracę właśnie w rekrutacji, w sourcingu i ten sourcing to było coś, co wtedy w Polsce było raczej nieznaną specjalizacją. Dosłownie 2-3 firmy zajmowały się robieniem takiej pracy, ale to na rzecz klientów z zagranicy, więc to były jakby firmy brytyjskie często, które miały swoją siedzibę w Polsce i dla klientów wykonywały sourcing. Sourcing to jest po prostu wyszukiwanie kandydatów. I tym się różni od takiego tradycyjnego headhuntingu, że korzystamy z trochę innych narzędzi, bo korzystamy z LinkedIna, wiadomo, z takich narzędzi, które są po to stworzone, z różnych portali społecznościowych, ale też z portali branżowych, także jeśli by ktoś kiedyś napisał do Was w związku z pracą, bo znalazł Was na GitHubie albo na Stack Overflow, to właśnie sourcing to jest coś, co musiał zrobić, żeby się do Was tym samym dostać. I po kilku latach pracy w takim obszarze udało mi się rozpocząć pracę szkoleniową. Zawsze się lubiłam dzielić wiedzą, także to gdzieś tam było coś, o czym sobie myślałam przyszłościowo. I zaczęłam szkolić rekruterów właśnie z wyszukiwania kandydatów, ale ponieważ w Polsce to jest ciągle takie dość, to jest ciągle taki dość zaniedbany obszar, to tak naprawdę pracuję głównie z rekruterami. Bardzo często to jest tak, że w Polsce to rekruterzy wyszukują kandydatów, ale nie ma osobnych osób, które się tym zajmują, czyli takich osób, które my nazywamy sourcerami.
I właśnie z takimi rekruterami pracuję, żeby im pomóc lepiej korzystać z portali profesjonalnych, ale też tak naprawdę w branży IT, głównie jednak z portali branżowych. A skąd się wzięła cała ta potrzeba właśnie specjalizacji w tym obszarze rekrutacji? Bo pamiętam, rozmawialiśmy na takim naszym spotkaniu zapoznawczym o tym, że kiedyś się mówiło o programistach, że to jest po prostu informatyk, który ci pomoże zainstalować drukarkę i napisze ci jakiś kodzik. No i pewnie w rekrutacji też tak było, nie? Że był rekruter. Myślę, że większość osób, które słucha tej rozmowy, po prostu może nie mieć pojęcia w ogóle o kimś takim jak osoba sourcera. Więc jak jest w ogóle taki background takiego stanowiska? Dlaczego to zaczęto rozdzielać? Jasne. W ogóle myślę, że ciekawe jest, żeby zwrócić uwagę na historię tego, bo rekruter, tak jak my dzisiaj myślimy o rekruterze, to jest ktoś bliżej takiego działu kadr dawnego, czyli ktoś, kto raczej udostępniał ogłoszenie, pewnie w gazecie, że firma szuka pracownika, no i ci pracownicy nadsyłali swoje zgłoszenia. Natomiast sourcer jest bliżej takiego headhuntera, czyli takiej osoby, która dawniej była na zewnątrz organizacji. W agencji rekrutacyjnej były osoby, które miały taką swoją, mówiło się black book, czarną książeczkę pełną kontaktów do osób z branży i one były po prostu posiadaczami takich kontaktów. Dzisiaj te kontakty łatwiej znaleźć, bo jesteśmy wszyscy obecni w sieci, dużo bardziej niż dawniej, więc też łatwiej jest docierać do kandydatów pracodawcom. I stąd też te role zaczęły ewoluować i troszkę się zmieniać. Działy wewnętrzne specjalizują się w troszkę inny sposób, to znaczy mówimy o tym, że trzeba zadbać o doświadczenia kandydata i wprowadzamy stanowiska z tym związane, ale też, zwłaszcza w firmach IT, bardzo często spływ aplikacji z ogłoszeń jest dość nikły i wtedy firmy decydują się na to, żeby zatrudnić sobie właśnie sourcera, takiego specjalistę do spraw pozyskiwania kandydatów. Czyli tutaj ta różnica, powiedzmy tak wysokopoziomowo, to byłaby taka, że to się bardziej takie proaktywne stało, tak? W tą stronę poszliśmy jako branża, tak. Poszliście jako branża. Dokładnie. Nie oczekujecie już na ludzi, którzy spływają z ogłoszeń, tylko sami zaczynacie proaktywnie wychodzić do tych kandydatów. To myślę, że wynikło z tego, że nie wiem, firmy sobie też zaczęły zdawać sprawę, że po prostu ten kandydat jest bliżej, to jest jakaś taka przewaga, że Nie chcę na niego czekać, tylko po prostu podjadę pod bramę jego domu i wiesz, zapukam i powiem, że możesz tutaj dołączyć. Myślę, że tak. Z jednej strony na pewno to daje takie poczucie kontroli nad całym procesem i pozwala docierać do takich kandydatów, którzy by nigdy nie znaleźli naszych ogłoszeń, bo mówimy też o tym, że po pierwsze ogłoszenia są dość drogie, nie każda firma może sobie pozwolić na to, żeby umieścić ogłoszenia we wszystkich dostępnych źródłach, a przecież nie każdy wchodzi tak na wszystkie portale pracy. No a z drugiej strony też to jakby pozwala bardziej świadomie kreować to, co my nazywamy pipeline'em, tak brzydko po angielsku, to znaczy tą grupę kandydatów, których rozważamy w procesie rekrutacji, bo sourcing, czyli wyszukiwanie kandydatów jest też często odpowiedzią na to, że nasza firma nie reprezentuje dobrze naszego społeczeństwa, to znaczy przykładowo wszyscy programiści to panowie, a wszystkie rekruterki to dziewczyny. I wtedy można też zatrudnić sourcera, który pomoże odnaleźć kandydatów właśnie z takich grup mniej reprezentowanych. Oczywiście za granicą tutaj wchodzą tematy związane z wyznaniami czy z przynależnością etniczną. W Polsce, gdzie raczej mamy takie jednorodne środowisko pracy, to raczej wiążemy to z płcią. Opowiedziałaś też o różnicy w narzędziach między tym klasycznym rekruterem a tym, z czego korzystają sourcerzy, no to właśnie jak wygląda ta kwestia narzędzi? Przede wszystkim taki dobry sourcer zajmuje się tym, żeby docierać do kandydatów w ich środowisku naturalnym, czyli we wszystkich tych miejscach, które nie są wcale dla rekruterów przystosowane. LinkedIn tak naprawdę jest dość rozpowszechnionym narzędziem, ale z drugiej strony też nie każdy, kto jest na LinkedInie, szuka pracy i wszyscy chyba wiemy dobrze o tym, że nie wszyscy programiści tam są, a jeśli są, nie zawsze. Jak ktoś właśnie jest zajęty fajnym projektem, to nie zajmuje się sprawdzaniem, czy przypadkiem ktoś na LinkedInie nie napisał. Stąd też jest taki pomysł, żeby sourcerzy korzystali z
właśnie z narzędzi branżowych. Ja osobiście polecam przede wszystkim do tego Stack Overflow, GitHuba. Wiele zależy od tego tak naprawdę, kogo szukamy. Mogą to być nawet grupy na Facebooku. Natomiast tutaj jakby też to, co jest ważne, to to, że musimy być nakierowani bardziej na relacje, bo ja sobie nie wyobrażam zawracać komuś głowy, pisząc do niego na maila, bo tego maila znalazłam na GitHubie, jeśli nie wiem, kto to jest i nie mam nic ciekawego do powiedzenia. Więc troszkę też inaczej piszemy już wiadomości, troszkę inaczej nawiązujemy ten kontakt, bo staramy się coraz więcej dowiedzieć o kandydacie. Wiadomo, różnie bywa i w niektórych firmach niestety osoby, które wykonują tą pracę, mają mniej czasu i niekoniecznie są nauczone takiego podejścia relacyjnego, ale jest spora szansa właśnie, że taki specjalista do spraw wyszukiwania kandydatów to jest osoba, która ma troszkę większą wiedzę już techniczną i lepiej rozumie to, o czym na przykład ktoś pisze właśnie na Stack Overflow, jak się dzieli wiedzą. Rozumiem. No tutaj od razu przychodzi mi do głowy ten jakiś taki niepisany, powiedzmy, konflikt między właśnie programistami a rekruterami. To nie jest oczywiście coś, pod czym się podpisuje, ale na pewno jesteś tego świadoma, że wiele z tych wiadomości, które programiści otrzymują, są mega generyczne, mega ogólne, są po prostu pisane gdzieś tam z jakiegoś szablonu, gdzie zmienia się imię, czasami się w ogóle to imię się w ogóle czasami nie pojawia. Rozumiem, że Tobie nie chodzi o coś takiego, nie chodzi o takie docieranie do kandydatów. To znaczy powiem tak, to jest w ogóle problem, który ja wiem, że on istnieje na rynku i istnieje kilka takich hipotez co do tego, skąd się bierze. Natomiast musimy pamiętać, że tak jak mówiłam, sourcing to jest dziedzina, która jest ciągle dość nowa w Polsce. Kiedy wracałam do Polski, przeprowadzałam się z powrotem do Polski z Londynu, to byłam pierwszym trenerem sourcingu w Polsce, a to było zaledwie kilka lat temu, więc teraz jakby tego jest więcej i szkoleń w tym zakresie jest więcej, ale te realia pracy często jakby stres też, tak, czy brak szkoleń mogą spowodować, że ktoś pisze inaczej, po prostu nie potrafi się zachować. A jest to trudne, bo nie jesteśmy przyzwyczajeni do poznawania ludzi online i to w momencie, kiedy my czegoś chcemy, jak to zrobić, żeby tak naprawdę na kimś nie wywierać presji. Więc sama w związku z tym stworzyłam taką grupę właśnie dla rekruterów, gdzie się wspólnie wymieniamy wiedzą i staramy się siebie wzajemnie wspierać w tym, żeby po prostu robić to lepiej. Kandydaci też nie zawsze wiedzą, jak się zachować w kontakcie z sourcerem, właśnie dlatego, że nie wie w ogóle, co to jest, więc myślę, że w obu tych wypadkach, obie te strony warto tutaj edukować. Tak, to zdecydowanie obie strony mają tutaj dużo do poprawy. Myślę, że programistom przydałoby się odrobina cierpliwości, jakiejś takiej empatii do drugiej strony. No, co do rekruterów, no to pewnie ty dużo lepiej wiesz, jak to wygląda. Zresztą każda branża ma jakieś swoje problemy i wyzwania, tak? Także kto nigdy nie napisał głupiego maila, niech pierwszy rzuci kamień. Tak, myślę, że to jest jakby najtrudniejsze, że w związku z tym, że to jest praca, którą się wykonuje głównie online, to tak naprawdę mamy cały czas tą komunikację online. A jak sobie pomyślę, jak się idzie na meetup dla programistów, to nawet jeśli ja pójdę jako rekruter, to nikt mi nie powie nic niemiłego prosto w twarz. Każdy się jakoś tam... Nigdy mi się nie zdarzyło, żeby ktoś się wobec mnie niemiło zachował. Ja się ani nigdy nie ukrywałam z tym, że jestem rekruterem, ani nie próbowałam być nachalna i też myślę, że jakby jest to troszkę co innego, nie? Natomiast w takim kontakcie online to jest coś, czego się jeszcze ciągle uczymy wszyscy, więc to jest troszkę dla nas nienaturalne. No, to zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. No i właśnie po to rozmawiamy, żeby poznać obie strony lepiej. Jesteś pierwszą osobą, która tutaj w tej naszej serii z gośćmi właśnie przychodzi z tematem rekrutacji, także jesteś takim ewangelistą rekrutacyjnym. No pressure. Nie przejmuj się, cała branża teraz właśnie czeka na to, co powiesz. Powiedziałaś jedną bardzo ciekawą rzecz, to znaczy powiedziałaś, że byłaś jedną z pierwszych osób, która zaczęła tutaj szkolić rynek właśnie w temacie sourcingu. No i tutaj też możemy przejść do twojej marki osobistej, którą całkiem świadomie budujesz. Prowadzisz swojego bloga, występujesz na konferencjach, sporo tych materiałów w sieci jest. Czy to było dla ciebie naturalne, czy w pewnym momencie, nie wiem, ktoś z zewnątrz ci powiedział, że coś takiego warto robić? Jak w ogóle zwróciłaś uwagę na to, że tą swoją markę po prostu warto budować w taki sposób?
To jest ciekawa rzecz, bo tak naprawdę wszystkie te działania, które dzisiaj możesz popatrzeć na to i pomyśleć sobie, o kurczę, Kasia budowała swoją markę, to były działania, które ja robiłam troszkę tak po kryjomu, dając upust swoim licznym frustracjom. Na tym etapie swojej kariery, kiedy byłam może mniej taka dojrzała emocjonalnie. Zaczęłam pisać bloga dość wcześnie, co było takim eksperymentem dla mnie, i zaczęłam pisać bloga pełnego moich opinii. I to były moje opinie na różne tematy. Przeważnie to było tak, że na przykład jak poszłam na rozmowę rekrutacyjną do jakiejś firmy, okazało się, że ta rozmowa przebiegła zupełnie nie tak, jak ja uważam, że powinna rozmowa przebiegać. No to opisywałam, co moim zdaniem... Znaczy nie pisałam nigdy o firmie, tak, ale pisałam taki post na ten temat, jaka jest moja opinia, jak się takie rzeczy powinny robić. Co ciekawe, raz mi się zdarzyło zrobić coś takiego po rozmowie i gdzie jakby dostałam informację, że się nie muszę przygotowywać z obszaru IT, a rozmowa była o stanowisku rekrutera IT, to też się nie przygotowałam i jak przyszłam, to dostałam właśnie z tego obszaru pytania. No i powiedziałam, że to jest nie w porządku, słuchajcie, no przecież mówiliście, żebym się nie przygotowywała. No dobrze, wyszłam z rozmowy, wróciłam do domu i napisałam wpis o tym, że warto by zawsze kandydatom dać uczciwie znać, z czego się powinni przygotować do procesu, bo to też świadczył rekruterze. No i zadzwonił do mnie potem rekruter i zapytał, czy bym chciała wrócić, bo firma chciałaby powtórzyć tą rozmowę. Także to są takie działania, które gdzieś tam prowadziłam pobocznie. Natomiast w którymś momencie sobie zdałam sprawę z tego, że tam jest potencjał, żeby jakby pokazać to na zewnątrz, zacząć udostępniać linki do tego bloga, nie tylko takim bliskim znajomym, ale w ogóle. I tak naprawdę tak ten mój blog powstał. To są takie treści, które jakby te najstarsze w dużej mierze pochowałam, bo dzisiaj nie jestem najbardziej dumna z tego, że wtedy tak aż tak to były same opinie. Dzisiaj piszę bardziej o faktach i raczej się staramy ludziom pomagać, zgłębiać wiedzę z obszaru sourcingu. Natomiast no jest to też taka moja droga, więc myślę, że to jest fajne, bo jest taki ślad, który po tym pozostał. Ale jest to coś, co robiłam od pierwszego stanowiska, które zajmowałam, po prostu jako taki wynik no właśnie tego, że chciałam się podzielić tym, jak się uczę, tak, czego się uczę, jakie mam opinie. I to są też takie blogi, które w ogóle lubię, takie blogi, na których widać, że ktoś sam się uczy, że jego opinie na różne tematy ewoluują. Także jak czytam blogi innych, to też na to zwracam często uwagę. To jest, myślę, bardzo wartościowa rzecz, to co powiedziałaś, bo na przykład w programowaniu my często do tego zachęcamy również, żeby po prostu dzielić się tym, jak się komuś pracuje, jak ktoś wchodzi do tej branży, nie wiem, jakie problemy masz jako początkujący. No i słyszymy, że ktoś nie ma o czym pozornie mówić, albo na przykład kim ja jestem, żeby w ogóle, wiesz, poprawiać tak, inny. Tutaj rozumiem, że ty miałeś takie podejście, że wali mnie to, co się stanie, po prostu podzielę się tym, co myślę, tak? Jakoś tak zostałam wychowana, że moja mama mnie przekonała po prostu od wczesnych lat mojego dzieciństwa, że moja opinia też ma znaczenie i sobie myślę, że w tym jest duża wartość, bo tak naprawdę za każdym razem, kiedy ktoś mi mówi, a wiesz, ja to bym nie miał o czym napisać, ja sobie jestem w stanie wyobrazić 100 pytań, które bym zadała takiej osobie, na które bym chętnie usłyszała odpowiedzi. I tak naprawdę no, my sobie myślimy często, okej, to co robię, to jest takie zwykłe, to jest takie oczywiste. To nie jest prawda. Zwłaszcza, że nasza taka ścieżka zawodowa, właśnie tu na przykład jak zaczynamy pracę, to jest coś, co ma ogromny wpływ na to, co inni będą robić w życiu. Myślę, że zwłaszcza w wypadku programistów te pierwsze lata są strasznie trudne, bo mówimy przecież o tym, że jest taka ogromna przepaść, o tym, że firma jak szuka juniora, to szuka kogoś, kto ma parę lat doświadczenia, więc fajnie jest wiedzieć, że ktoś kiedyś już się zmagał z takimi problemami i jak sobie z tym poradził. No, zdecydowanie tak. A propos jeszcze tej sytuacji, gdzie upomniałeś rekrutera, to przypomina mi się taka sytuacja, jak byłem na maturze z polskiego i dostałem pytanie o podróże w czasie i lub przestrzeni. I ja trochę tak jak ty, jak usłyszałem, że może być i lub, to stwierdziłem, że wybiorę jedną z tych opcji po prostu. No i dostałem jakieś tam, wiesz, biedne 40%, bo się okazało, że miałem wybrać i to, ale niestety jeszcze wtedy nie miałem bloga, nie miałem gdzie napisać, po prostu nie takie było polecenie na maturze ustnej, więc no tak, no czasami te pytania, które słyszymy, nie trzeba tego tak dosłownie traktować. Mniejsza z tym. Kasiu, w swojej pracy bardzo intensywnie też korzystasz z mediów społecznościowych,
masz bloga, ale też pojawiasz się w wielu miejscach. Czym właściwie dla ciebie są te media społecznościowe? Czy masz już konto na TikToku? Czy korzystasz ze Snapchata? I wiesz, jak się poruszasz w internecie, że tak powiem? Jasne. Ja miałam kiedyś taką teorię, że ja jako ktoś, kto musi się dopasować do innych ludzi, bo to ja szukam innych ludzi i to jest moja praca, że powinna mieć konto wszędzie. Natomiast dzisiaj mówię, że jestem za stara na Snapchata i zdecydowanie za stara na TikToka, ale też mam trochę inne podejście, bo myślę sobie, że tak naprawdę w miarę jak dojrzewamy do... tak zawodowo, biznesowo, to zaczynamy rozumieć, że to ma nam służyć. I dzisiaj zdecydowanie bardziej wolę wyjść na spacer na pół godziny, niż utknąć na Facebooku na przykład, więc staram się bardzo w taki sposób zdyscyplinowany podejść do mediów społecznościowych. One mi służą i dla mnie są źródłem czegoś ekstra, bo tak naprawdę kontakt z większością moich znajomych, takich znajomych profesjonalnych, mam właśnie dzięki tym mediom, ale z drugiej strony też jestem świadoma tego, jak one są zbudowane i to są narzędzia, które mają nas zatrzymać na dłużej, więc myślę, że tu trzeba uważać. No i to też nie są takie miejsca, gdzie można się tak wolno wyrażać, jak w swoim salonie, jeśli mogę to tak powiedzieć. To znaczy musimy pamiętać o tym, że to, co wyrażamy, zwłaszcza na piśmie, w takich mediach, ludzie nie zawsze przeczytają tak, jak my byśmy im to powiedzieli. Więc też trzeba dość ostrożnie to robić. Natomiast wiedząc to wszystko, bardzo chętnie korzystam właśnie z mediów społecznościowych do tego, żeby promować swojego bloga, żeby tak naprawdę, żeby się dowiedzieć czegoś od innych, bo też bardzo lubię zadać jakieś pytanie, wywołać jakąś dyskusję i czegoś się nauczyć w ten sposób, czy poznać kogoś nowego. Ale jeśli kogoś fajnego poznam, to staram się go namówić na to, żeby jednak porozmawiać przez chwilkę, przez wideo, żeby się móc tak poznać bardziej realnie. Tak, no w tych czasach to jest szczególnie popularne. W tych czasach po prostu kamerki internetowe są czerwone od pracy 24 na dobę. Tak. Jedno pytanie, które mi przyszło na myśl, jak powiedziałeś właśnie o mediach społecznościowych i o właściwie takiej odpowiedzialności za słowo, bo trochę tak to rozumiem. Gdzie według ciebie jest taka granica pomiędzy tym, na co firma powinna patrzeć, jeśli chodzi o to, co pracownik robi po godzinach, a gdzie na co nie powinna patrzeć? Myślę, że to nie jest wcale taki oczywisty temat i każdy sobie to troszkę inaczej interpretuje, więc pytanie, jak ty do tego podchodzisz, czy wręcz, tak zapytam prowokująco, jakim prawem, wiesz, firma ocenia to, co robi gdzieś tam po 16, jak ty na to patrzysz? Jasne. To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo to jest coś, czego na pewno nie przedyskutowaliśmy sobie jeszcze do końca jako branża. Ja podchodzę do sprawy, znaczy trenuję od lat taką otwartość umysłu, bo myślę sobie, że jest duża odpowiedzialność, jeśli wyszukujemy kandydatów przez social media, tak naprawdę wtargamy w ich prywatną przestrzeń i używamy tego, co powiedzieli, do tego, żeby ich ocenić pod kątem pracy. I to jest, tam jest ogromne pole do nadużyć. Nawet pytałam i ostatnio dzieliłam się znowu tym wpisem, bo mam wrażenie, że jest bardzo aktualny obecnie. Pisałam kiedyś do rekruterów o tym, jak w ogóle oceniać kandydatów w social media, co wolno oceniać, czego nie. I generalnie rzecz biorąc, jestem mocną zwolenniczką tego, żeby oceniać wyłącznie kwalifikacje. Czasami używamy tak zwanego dopasowania kulturowego jako takiego, to ma nam pozwolić tak naprawdę, żeby odrzucić kandydatów z dowolnych powodów, tak? Bo powiemy, a to nie jest chyba dopasowana kulturowo, ale nie jest culture fit. Tak, dokładnie. I niestety zdarza się, że na przykład okazuje się, że taki culture fit to są odpowiednie poglądy polityczne albo jakiś taki zbiór zachowań, które tak naprawdę no, niekoniecznie w to wkraczają. Ja miałam takie szczęście, że studiowałam kulturoznawstwo, więc teorię kultury mam odrobioną i zdecydowanie myślę, że jednak chodzi o to, żeby szukać osób, które mają odpowiednie kwalifikacje, potrafią tą pracę wykonać, a to kandydatowi dać szansę też, żeby on zrozumiał, czy ta kultura organizacyjna jest dla niego, czy nie. Więc jeśli mogę powiedzieć coś kandydatom, to powiem tak, warto tą przestrzeń sobie jak najbardziej zamykać, żeby to była przestrzeń jak najbardziej prywatna. Jeśli na przykład chodzi o Facebooka, to myślę, że nie trzeba wszystkiego publikować tak, żeby to było widoczne dla wszystkich.
bo to jest nasza przestrzeń prywatna. Natomiast warto też pamiętać o tym, że jeśli bym czegoś nie powiedziała na głos w pokoju pełnym ludzi, którzy być może pracują w mojej branży i nie była skłonna się pod tym podpisać, to może nie warto tego wrzucać też w media społecznościowe. Na pewno LinkedIn jest takim miejscem, gdzie trzeba zachować pewną ostrożność, bo no bo jakby jest kilka przykładów na to, że jeśli się zachowujemy w sposób agresywny, obraźliwy, to są takie rzeczy, które nie mają związku z kulturą organizacyjną, bo przecież nie ma takich kultur, które są, no właśnie, stawiają na agresywne zachowania. Więc jeśli się w ten sposób zachowujemy, no to na pewno jest problematyczne. No tutaj jeszcze pewnie trzeba by skonfrontować to, co się dzieje w firmie, tak? Pewnie sporo firm ma swoje własne wartości, na podstawie których powstały i wokół których zostały zbudowane. No i teraz właśnie pytanie, czy te rzeczy można oddzielić, to znaczy, czy można przyjąć kogokolwiek tylko na podstawie kompetencji. Myślę, że to jest taki szary temat, tak? To znaczy pewnie nie wszyscy chcemy się przyznawać, że pewnie kogoś nie ocenimy tylko przez względ na kompetencje, chociaż powinniśmy. Z tego, co kojarzę, to niektóre firmy właśnie pozbywają się jak największej ilości takich danych, powiedzmy personalnych, nawet z CV, i patrzą surowo na twoje doświadczenie, żeby właśnie jakiś taki właśnie bias wyeliminować na tym etapie. No ale pewnie to jest jeszcze zbyt świeży temat, żeby mówić o jakichkolwiek standardach w tym obszarze, tak? Nie wiem, czy się zgodzisz. Myślę, że problem jest większy, to znaczy my nie mamy żadnych standardów w rekrutacji dzisiaj. W żadnym obszarze. To jest tylko jeden z tych takich zaniedbanych obszarów. To jest największy problem tak naprawdę w rekrutacji i dla rekruterów, i dla kandydatów. Nie da się jasno i obiektywnie powiedzieć, co jest OK, a co nie jest OK i jak powinny wyglądać takie najlepsze praktyki. One są ustanawiane przez, no właśnie, przez praktykę pewnych wybranych firm i to przeważnie takich firm, które bardzo głośno mówią o tym, co robią, bo pamiętajmy o tym, że jest mnóstwo firm, które robią świetną robotę, nie chwalą się tym za bardzo, często albo mają przekonanie, że po prostu robią coś normalnego, albo nie mają na przykład czasu się tym pochwalić. No i w związku z tym do takiej wiedzy o tym, jak można działać najlepiej, niewiele osób ma dostęp. Ja jakby nie, to nie chodzi o to, że dopasowanie kulturowe w ogóle nie ma znaczenia, bo no ma znaczenie również dla kandydata. Kultura to jest to, jak rozwiązujemy problemy. Kultura organizacyjna i co robimy w sytuacji, kiedy pojawia się jakiś poważny dylemat, to znaczy kiedy kilka rozwiązań jest dopuszczalnych, natomiast jakby czy ja wiem, czego by firma ode mnie chciała, tak? Jakby wybrały inne osoby w firmie. To jest tak naprawdę kultura organizacyjna i dlatego to jest bardzo ważne, żeby jednak to dopasowanie było, ale jakby ważne jest też, żeby korzystać z takich obiektywnych metod selekcji. Jeśli na przykład zdarza się Wam, że odpowiadacie na pytania behawioralne albo mówię czasem pytania motywacyjne, czyli takie pytania o jakieś sytuacje z Waszej przeszłości, to są pytania, które mają zbadać właśnie w taki obiektywny sposób, jakimi zachowaniami się cechujecie, jak w takich problematycznych sytuacjach postępujecie, kiedy możliwe jest kilka rozwiązań, a tak naprawdę firma szuka jakiegoś jednego konkretnego, które pokaże, że ten tryb myślenia jest taki zbliżony. Mega ciekawy temat. Powiem Ci, moglibyśmy pewnie jeszcze trzy takie spotkania ustawić tylko na temat kultury organizacji. Myślę, że możemy sobie zrobić kiedyś taki follow-up. Jasne. Jest to duży temat pewnie kontrowersyjny w wielu momentach, pewnie jest to temat, który niejedną burzę wywołał, także no ciekawe jest to wszystko. Myślę, że możemy tutaj zrobić małą pauzę co do kwestii kultury i popatrzeć na rynek pracy tak bardziej ogólnie, powiedzmy bardziej z zewnątrz, a nie od wewnątrz. Weźmy, jak się ten świat zmienił, jeśli chodzi o świat rekruterów, jak ten 2020 rok po prostu pozmieniał to, jak pracujecie, jakich narzędzi używacie, jak budujecie relacje z kandydatami, czy może wszystko jest tak samo, chociaż wątpię. No właśnie tak naprawdę rekruterzy byli od zawsze jakby, to jest taka praca, którą się od zawsze wykonywało gdzieś tam zdalnie, bardzo często rekruterzy pracują kompletnie sami, bo w wielu zespołach taka współpraca między poszczególnymi rekruterami nie jest bardzo usystematyzowana, także chociaż coraz większym trendem jest już agile dla rekruterów i w rekrutacji,
to ciągle jakby dla niektórych bywa to problem. I pewnie taka codzienność się nie zmieniła aż tak bardzo. Poza tym, że no wiadomo, nie mamy dostępu do biura, nie widujemy się z innymi, więc na pewno jest takie poczucie w tym osamotnienia i gdzieś tam to może dodatkowo negatywnie wpływać na tą kolaborację z zespołem. Natomiast same narzędzia jakby, one też umożliwiały taką pracę zdalną, bo zarówno CV są przechowywane w formie zdalnej, tak naprawdę, żeby bezpiecznie i zgodnie z prawem przechowywać CV, to należałoby mieć jakiś do tego system w formie SaaS, żeby prowadzić kontakt z kandydatami, no to wiadomo, wystarczą nam social media, może jakieś bazy CV, może liczymy na spływ z ogłoszenia, ale to wszystko są takie rzeczy, które robimy przy komputerze. Więc tak naprawdę tych rzeczy, które robimy na miejscu, jest stosunkowo niewiele. Najbardziej zmienił się na pewno onboarding nowych pracowników, bo to jest ten magiczny moment, kiedy pan Przemysław, z którym prowadziłam rozmowy, tak, zostaje nagle Przemkiem, moim kolegą, który będzie siedział w tym samym biurze. No i teraz tego nie ma. I ten onboarding na pewno to jest temat bardzo trudny. Nie w każdej firmie jakby jest prowadzony przez zespół rekrutacji, czasami przez zespół HR, ale to nie zmienia postaci rzeczy, że jest to wyzwanie. No i jakby taki kontakt już na miejscu pracy, to też jest trudne, czy chociażby taka współpraca, bo ja zawsze zachęcam rekruterów do tego, żeby współpracowali z pracownikami. To znaczy na przykład, jeśli muszę zrekrutować programistę, po raz pierwszy programistę, który się posługuje Pythonem i nie mam bladego pojęcia, co robię, to ja bym w pierwszej kolejności poszła tak, nie wiem, spotkać się na kawę z kolegą, który właśnie tak programuje i mogę z nim pogadać, 5 minut mu zająć. Teraz to na pewno jest troszkę trudniejsze. A jeśli chodzi o jakieś hot tematy, które jednak gdzieś tam na horyzoncie się pojawiają, macie coś takiego, macie jakieś takie, nie wiem, prądy albo przeciwne, wiesz, partie albo, nie wiem, obozy, które się tam wspierają, że tam ważny będzie taki sposób onboardowania albo inny sposób, albo... To znaczy, powiem tak, to jest takie śmieszne, bo o tej pracy zdalnej to już mówimy tak długo, że tak naprawdę tam po prostu już w ogóle nie widać żadnych nowości. Okay. Tak samo z tym onboardingiem. Natomiast duża część firm jakby ciągle tutaj paradoksalnie ma problem. Myślę, że to może być ciekawe, bo tak naprawdę to, co chyba stanowi największe wyzwanie dla wielu firm, to jest kwestia umowy. Umowy to było coś, jakby sprzęt też, tak, bo to jest ciągle coś, co robiliśmy w takiej formie fizycznej, więc umowa, mimo że przecież jest technologia, żeby podpisać umowę online, to ciągle wiele firm robi te rzeczy offline i wysyła papiery i to jest coś trudnego. Zwłaszcza, że dawniej tą umowę się pokazywało kandydatowi dopiero jak przychodził w pierwszym dniu pracy, a teraz no, trzeba by mu pokazać wcześniej, bo zanim on odeśle tą umowę. No więc jest ileś takich rzeczy, o których pewnie dawniej nie myśleliśmy właśnie, czy jak dostarczyć sprzęt, czy w ogóle, czy pracownik może pracować na swoim sprzęcie, a jeśli jemu się zepsuje laptop, to kto będzie płacił za nowego laptopa dla pracownika, albo jak on będzie pracował w międzyczasie. No, jest ileś takich rzeczy, ale myślę, że to wszyscy się tak naprawdę z tym zmagamy na co dzień. A dla ciebie co jest takim największym wyzwaniem albo zmianą? Są w ogóle jakieś zmiany, czy ty byłaś przyzwyczajona do takiego sposobu pracy? Ja pracowałam zdalnie już od paru lat, dlatego że prowadzę swoją działalność, więc tak naprawdę większość pracy wykonywałam gdzieś tam samodzielnie i ja akurat dużo podróżowałam też gdzieś tam między konferencjami i tak dalej, więc dla mnie chyba nie było aż takiej dużej zmiany, choć z drugiej strony zaczęłam kłaść większy nacisk na to, żeby wprowadzać troszkę dyscypliny w tym, jak pracuję, bo dawniej jakby to było dla mnie zupełnie naturalne, że można odpoczywać przy monitorze również i nie wiem, czy jak mam przerwę, czy coś, to sobie coś tam pogrzebię w komputerze, wejdę sobie na Facebooka i wtedy sobie zobaczę, co tam się dzieje. No a teraz jednak bardziej dbam o to, żeby mieć taki kontakt ze światem rzeczywistym,
Więc mam taki, po prostu widać taki ruch w kuchni, gdzie chodzę w jedną i w drugą stronę. Jak na przykład jestem na kwarantannie i nie mogę wyjść z mieszkania, tak? Albo no jakby inaczej po prostu pracuję z tymi samymi narzędziami, więc to jest zasadnicza zmiana, bo myślę, że dawniej, kiedy można było po prostu wyjść do restauracji na przykład, spotkać się z ludźmi, pójść właśnie na konferencję, to są rzeczy, które nie przychodziły do głowy, że to może powodować aż takie zmęczenie długofalowo. I myślę, że dla programistów to też, no, jakby sytuacja jest trudna. Ja rozumiem, że jak się programuje, to się zawsze siedzi przed komputerem w pewnym sensie, no ale z drugiej strony też można odejść sobie na lunch, tak, gdzieś tam pójść sobie do kuchni, zmienić sobie pomieszczenie. A teraz jesteśmy wszyscy zamknięci u siebie, więc jest ciężko. Tak, no tutaj jeszcze, wiesz, zwróciłbym uwagę na to, że ten remote w świecie programowania to jednak nie był wcale taki standard. My się tego uczymy. Powstają jakieś tam książki w tym temacie. Kilka takich książek było, albo jakichś takich mniejszych publikacji, ale myślę, że to nie jest wcale standard. Programiści byli przyzwyczajeni do tego, że pracujemy w zespołach, że wychodzimy na kawę, że pijemy, wiesz, 12 kawę w 8 godzin i po prostu jest to ok, bo przecież jest ta kuchnia, jemy te obiady. No, trochę się pozmieniało. No i teraz jeszcze do tego jeszcze dochodzi kwestia na przykład jakiegoś twojego takiego, powiedzmy, tła w tym wszystkim. Masz rodzinę i dzieci. No, u mnie na przykład dzieci nie biegają, ale u moich znajomych te dzieci biegają i jak to zorganizować, tak? Tak, dokładnie. Albo jak ktoś ma psa, który mu wchodzi w kadr, no na przykład. Albo ktoś, tak, albo męża, który może w każdym momencie wtargnąć do pokoju, jak się ma rozmowę. No jest tego na pewno dużo. Kurczę, coś mi takie, ach, wiem, co mi przyszło do głowy. Myślę, że takie największe wyzwanie tak naprawdę, które ja mam w głowie, jak chodzi o branżę HR, to jest jakby w tym roku HR-y, i widziałam to bardzo wyraźnie, bo w dużej mierze, zwłaszcza w Polsce, skoncentrowane na tym, co zrobić, żeby zadbać o taki dobrostan pracowników, tak, żeby ten well-being, to znaczy co zrobić, żeby nam ludzie po prostu no, nie powariowali od tego, że są pozamykani w domu. To jest naprawdę trudna sytuacja i tutaj i zdrowie psychiczne, i zdrowie fizyczne na tym bardzo cierpi. Natomiast ja sobie myślę, że w 2021 gdzieś tam wyzwaniem będzie też to, że jeśli pracuję z domu, to co to jest za różnica, gdzie ja pracuję? Tak, tak. Jestem tu, robię bardzo konkretną pracę, co za różnica, kto mi za to zapłaci? Myślę, że to jest takie pytanie, na które każdy sobie musi gdzieś tam odpowiedzieć, każdy pracodawca, i to będzie na pewno spore wyzwanie, także też warto się zastanowić z perspektywy bycia kandydatem, tak? Dlaczego dla mnie ważna jest konkretnie ta, a nie inna firma, skoro tyle firm oferuje tego rodzaju pracę? Tak, i dochodzi do tego kwestia waluty, dochodzi do tego kwestia formy wynagrodzenia. To są wszystko bardzo ciekawe tematy, na które na pewno coraz większa liczba programistów zacznie zwracać uwagę teraz. Tak, zdecydowanie. Myślę, że teraz jeszcze coraz bardziej takim coraz głośniejszym tematem staje się kwestia jakiegoś takiego zdrowia psychicznego, ten mental, powiedzmy, słynny, bo o ile ta pierwsza fala nas wzięła tak trochę z zaskoczenia, tego koronawirusa już słynnego, tak ta druga jest taka troszkę, niby byliśmy na to przygotowani, niby gdzieś tam każdy trzymał kciuki, że może to nie będzie aż tak intensywne, jak pewnie jest, więc pytanie właśnie, w jakim nastroju wejdziemy w rok przyszły. Ale no, mam nadzieję, że jak ludzie sobie siedzą dzisiaj i oglądają tę naszą rozmowę, a jest ich prawie 50 euro, to przynajmniej troszkę się dokładamy do tego, żeby ten klimat był trochę lepszy. Kasiu, mamy dzisiaj taki z jednej strony gruby i poważny temat, o którym ja pisałem, czyli właśnie to, jak dać sobie szansę na rynku pracy, i do tego zaraz przejdziemy, ale wiem, że z racji tego, że dzisiaj ci mogę pogratulować nowej pracy, to masz do nas jedno fajne ogłoszonko, którym się możemy podzielić, i to jest taki, myślę, centralny środeczek tej naszej rozmowy. Dlatego zanim przejdziemy do tego, jak budować swoje portfolio, kim jest kandydat, na którego zwrócisz uwagę, to może powiedz o tym, co masz dla nas. Tak, ja dołączyłam właśnie w tym tygodniu, to jest mój pierwszy tydzień w Ten Clouds, i dowiedziałam się o takiej świetnej inicjatywie, która jest mi bardzo bliska z kilku powodów. To jest hackathon dla programistów, konkretnie szukamy zgłoszeń od programistów, od marketerów, od project managerów, i to jest hackathon, który jakby wspiera takie cele związane z pracą dla osób niepełnosprawnych. To znaczy chodzi o to, żeby
poprzez technologię ułatwić osobom niepełnosprawnym dostęp do pracodawców i odwrotnie pracodawcom dostęp do takich kandydatów. Bardzo fajnie są te wyzwania opisane na stronie, sama sobie tam zerkałam, jak to wygląda, myślę, że są dobrze zidentyfikowane, także jeśli ktoś tylko miałby ochotę, hackathon odbywa się w grudniu, a za każdego, jakby za każdą osobę, która się zgłosi, weźmie udział w hackathonie, firma przeznacza określoną kwotę na organizację charytatywną, także zachęcam naprawdę do zapoznania się ze szczegółami, bo to jest też taka fajna okazja, żeby poznać inne osoby, tak, zwiększyć kontaktów i tym samym może zwiększyć swoją szansę na znalezienie super pracy. Dokładnie tak. Polecam stronę ten.com/hackathon. Tam znajdziecie wszystkie informacje o tym, jak do tej inicjatywy dołączyć. A teraz przejdziemy do tematu, myślę, na który czeka sporo osób, które są tutaj z nami od tych już 40 minut, to znaczy do perspektywy kandydata na to wszystko, o czym my mówimy. To znaczy szukanie pracy nie jest łatwe. Danie się znaleźć nie jest łatwe. Budowanie CV nie jest łatwe. No więc jak się znaleźć, Kasiu? Jak się dać znaleźć? Myślę, że tutaj pierwsza taka rzecz, o której warto pamiętać, to że no właśnie, dla nikogo to nie jest łatwe, nikomu nie jest łatwiej niż nam i jeśli szukamy porad, to najlepiej tych porad szukać bezpośrednio u pracodawcy, który nas interesuje, bo wśród rekruterów nie ma jakiegoś takiego międzynarodowego standardu i chodzi o to, żeby próbując znaleźć pracę, wstrzelić się troszkę w oczekiwania tego konkretnego rekrutera i tej konkretnej firmy, do której składamy aplikację. Więc z jednej strony warto być dostępnym, żeby się innym dać znaleźć i tu chętnie zaraz podam kilka szczegółów, no ale z drugiej strony pamiętajmy, żeby sobie poszukać takich informacji. Przykładowo, ja jak brałam udział właśnie w procesie rekrutacji do TenClouds, udało mi się wpaść na blogu na wpis o tym, jak przygotować się do pierwszej rozmowy rekrutacyjnej. I można by pomyśleć, że no przecież pracuję z rekruterami, nie potrzebuję tego, ale to nie jest wcale takie oczywiste. Jakby tam się pojawiły informacje o tym, co warto sobie przygotować wcześniej, co warto wynotować. Pamiętajmy, że nawet jeśli przechodzimy przez taki proces często, to emocje w procesie rekrutacji wpływają bardzo na to, jak wyjdziemy i co w ogóle pamiętamy, więc tam, gdzie na przykład nie przygotowałam sobie notatek, bo padło pytanie, którego się w ogóle nie spodziewałam, było widać, że mi jest trudniej przypomnieć sobie właściwą odpowiedź, podczas kiedy tam, gdzie te notatki miałam, to był temat, który ja sobie mogłam no spokojnie przemyśleć, a potem już tylko musiałam zaprezentować, więc to na pewno taka pierwsza, najważniejsza porada. Czyli zaczynamy od researchu, poznajemy miejsce, do którego tak naprawdę chcemy dołączyć, jeszcze długo przed tym, jak wyślemy tam jakąkolwiek aplikację, tak? Dowiadujemy się, czym ta firma się zajmuje, jakie wartości tam są wyznawane, pewnie szukamy jakiegoś bloga, tak? Dokładnie, jak nam się uda. Jeśli się okaże, że te informacje są napisane w sposób dość hermetyczny, bo to się zdarza, że one nie są bardzo zrozumiałe, to się zastanówmy i sprawdźmy w ogóle, czy my znamy kogoś, kto pracuje w takiej firmie, bo być może możemy się dowiedzieć do takiej osoby. I co więcej, wiele firm ma programy poleceń. Jeśli nas poleci jakiś pracownik, no to być może mamy większe szanse na to, żeby się firma z nami skontaktowała. Sama w pierwszej pracy się opiekowałam takim programem poleceń i zasada była prosta. Absolutnie każdy, kogo poleci jeden z naszych pracowników, otrzymywał ode mnie telefon. Nieważne, czy miał kwalifikacje, których szukaliśmy, czy nie, zawsze otrzymywał telefon i jakby informowałam, tak, że okej, w tym obszarze na pewno nie będziemy szukać jeszcze przez 6 miesięcy, ale też wiedząc z rynku, że gdzieś tam jest szansa, mogłam polecić jakieś inne miejsca pracy. Także takie polecenia to jest coś na wagę złota, zarówno jako źródło informacji, jak i potencjalnie, żeby się w ten sposób zgłosić do pracodawcy. Tutaj wielu początkujących nas też często pyta przez różne źródła, przez różne czaty, co robić w momencie, jeśli ofert w ogóle nie ma. Czy myślisz, że warto wtedy uderzać do ciebie, czy po prostu to jest jakiś sygnał, że po prostu nie jesteśmy tobą zainteresowani, jak sobie poradzić w takiej sytuacji? Szczególnie tutaj mowa o tych junior deweloperach, czy tam junior ktokolwiek, których teraz rzekomo te firmy nie szukają i szukają ich coraz mniej. Więc pytanie, co ty byś zrobiła w takiej sytuacji? No wiadomo, że i ty, i ja mamy już trochę tego doświadczenia w CV, więc nam jest na pewno trochę łatwiej.
Ale jak byłabyś początkującym, to co może w tych czasach tak na chłodno polecałabyś robić po prostu? Na pewno są w ogóle takie grupy, które są poświęcone właśnie osobom, które szukają takich stanowisk, nie wiem, do roku doświadczenia. Są tego rodzaju grupy na Facebooku i warto tam też sprawdzić, czy tam się coś nie dzieje i jakby zobaczyć bezpośrednio, kto w tej grupie jest, kto tam był aktywny dawniej. Można napisać bezpośrednio do rekruterów, którzy dawniej wrzucali ogłoszenia, czy na pewno nic się nie pojawia. Bo jest jedna ważna rzecz, którą chciałam zauważyć, to znaczy być może jest tak, że to my nie znajdujemy ogłoszenia, ale ono jest. Ja zawsze zalecam firmom, żeby miały wszystkie aktualne rekrutacje na stronie, ale to też się nie zawsze dzieje. Więc zdarza się, że tak naprawdę firma kogoś szuka, tylko z jakiegoś powodu tego nie ogłosiła. Może się okazać, że na przykład na portale z ogłoszeniami po prostu nie ma budżetu, albo oceniła, że nie potrzebuje ich tam udostępniać tych ogłoszeń, bo ma duży spływ normalnie. Więc jakby po pierwsze sprawdźmy we wszystkich możliwych miejscach. Możemy skorzystać z agregatorów ogłoszeń o pracę, bo na przykład Indeed tak działa, że jakby agreguje te ogłoszenia z różnych miejsc. Możemy posprawdzać kilka różnych portali i warto też pisać do rekruterów, tudzież zostawiać tak zwane aplikacje spontaniczne, to znaczy jeśli jest taka informacja, że jeśli nie widzisz w tym momencie nic, co może cię zainteresować, to zaaplikuj do nas, można w takim wypadku zostawić CV. Ja i tak bym zalecała taki kontakt z rekruterami, bo myślę, że warto od razu takie kontakty nawiązywać i jest to gdzieś tam łatwo robić. Jak jesteśmy w kontakcie na przykład za pośrednictwem LinkedIn, z rekruterami, to oni będą dostawać informacje o tym, że na przykład mamy rocznicę w pracy, tak, albo no, jeśli jeszcze tego nie mamy, tak, że na przykład mamy jakieś nowe umiejętności na profilu, albo że nie wiem, nawet to, że są nasze urodziny, to są takie przypominajki, które gdzieś tam rekruter dostaje i wtedy sobie patrzę, o kurczę, rzeczywiście znam taką osobę, to jest ta osoba, której szukałem, więc to się też może zdarzyć. I kolejny powód, dla którego warto pisać do rekruterów, to jest taki powód, że zwłaszcza w tych obszarach, gdzie jakby spodziewamy się, że będzie dużo zgłoszeń, zdarza się, że nie umieszczamy ogłoszeń na stronie, żeby nie jakby, bo boimy się, że trzeba będzie odpisać na przykład do 200 osób, które złożą aplikację, tak? Mi się to zdarzało nawet przy stanowiskach rekruterskich. Ten rok był ciężki dla rekruterów, więc tych stanowisk było bardzo mało, a osób, które zostały zwolnione ze stanowisk rekruterskich było bardzo dużo i nawet jeśli miały spore doświadczenie, to miały problem znaleźć pracę. I ja w tym wypadku dostawałam zapytania od firm, cześć Kasia, czy znasz jakiegoś fajnego rekrutera? I pytałam, czemu nie wrzucisz ogłoszenia? Boję się, że dostanę za dużo zgłoszeń. Więc to się też zdarza, że firma szuka, ale po prostu nikomu nie da znać i w takim wypadku często wyszukujemy kandydatów, bo po prostu jest łatwiej poprowadzić kontakt z 10 osobami, niż jeśli liczymy na setki kandydatów w procesie. A zgodziłabyś się, że firmy na przykład czasami mogą być nieświadome, że akurat ciebie szukają? Wiesz, jest takie tutaj powiedzenie, że jak nie drzwiami, to oknem. Czy to jest w ogóle dobre podejście, żeby się w pewnym sensie wpraszać i oferować te swoje umiejętności, czy jednak siedzieć w kącie i czekać, aż cię znajdą? Chodzi o to, żeby uważać, jak się to robi, bo ja na przykład dostawałam bardzo dużo dawniej takich informacji, że cześć, szukam pracy, tu jest moje CV, przejrzyj i daj znać, jeśli masz projekty. No i tłumaczyłam ludziom, że ja nie rekrutuję, nie prowadzę żadnych takich projektów, mi nie wolno tego CV przetwarzać, nie mogę z tym nic zrobić i starałam się tych kandydatów edukować, natomiast nie każdy rekruter będzie miał czas, żeby to zrobić po prostu i może nie odpowiedzieć nam, tak samo jak nam rekruterom, nie mają zawsze czasu odpowiedzieć programiści i tu się pojawia ten problem. To znaczy, chodzi o to, żebyście wy jako kandydaci mogli sobie pomóc. Ja lubię, jak mi kandydat wyśle taką informację, czego mniej więcej szuka,
informację, która podsumowuje to, co zrobił, żeby to wszystko się zmieściło w paru zdaniach. Ja wtedy na przykład jestem w stanie podzielić się tą informacją z zaprzyjaźnionym rekruterem, który właśnie kogoś takiego szuka. Więc jeśli jesteśmy w stanie coś takiego zrobić, super. Natomiast pamiętajmy, żeby to nie miało charakteru spamu, tak? Czyli nie rozsyłamy swoich danych osobowych wszędzie, tylko jakby upewniamy się, że nawiązujemy takie prawdziwe relacje. Zwłaszcza, że tu wchodzi pewien element taki psychologiczny. To znaczy znajomym się bardzo trudno odmawia. Natomiast jeśli ktoś jest anonimowym dla nas człowiekiem, to jest bardzo łatwo po prostu go ghostować, jak to się mówi, tak? Czyli udawać, że w ogóle nigdy nie widziałam tej wiadomości i nie ma sprawy. Mi się też zdarza przegapić wiadomości, tak? Ale to jest co innego niż kiedy po prostu patrzę i sobie myślę, nie mam siły na to, po prostu odpuszczam. Więc żeby ktoś sobie tak nie pomyślał o nas, to warto nawiązać ten kontakt wcześniej, warto takie delikatne sygnały wysłać, na przykład polubić jakąś treść rekrutera, albo w ogóle przejrzeć, czym się zajmuje firma, skomentować jakiś gdzieś wpis. Taka aktywność i właśnie wychodzenie, żeby pokazać swoją pasję gdzieś tam na zewnątrz i swoje zainteresowania, to jest coś, co się bardzo, bardzo liczy. I też pomaga rekruterom nas postrzec jako ludzi, bo to jest ważne, tak? Żebyśmy dla nich nie byli kolejnym anonimowym kandydatem, tylko żeby to było tak, że aha, no Kasia szuka pracy, no dobrze, no to pomogę. Okej, rozumiem, rozumiem. Mega ciekawy temat. Myślę, że nie jeden taki hack się sprawdził, niestety nie wszyscy się takimi historiami dzielą. Ale no warto o tym mówić, no bo na pewno ta sytuacja się troszkę zmieniła, szczególnie tak jak wspomniałem wcześniej, dla początkujących, więc przy odrobinie szczęścia i jakiejś takiej dobrej woli, no to właśnie niekoniecznie trzeba się opierać pewnie o to ogłoszenie, tylko jakimś innym tutaj, wiesz, jakąś inną drogą można się jednak do tej firmy dostać, pewnie nie od razu, ale... Warto też pamiętać o tym, że jakby jeśli pracujemy na przykład, jeśli znamy jakiegoś fajnego albo poznajemy sobie rekrutera, który pracuje w agencji, to on ma dostęp do kilku firm, tak? Więc będzie w stanie nam tak naprawdę potencjalnie zaproponować jakieś ogłoszenie z kilku różnych firm, ale w sumie tak mi się teraz przypomniało, bo jakby rekruterzy sami, oni też czują potrzebę, żeby pomóc. Tak, więc jeśli uczciwie ktoś nie ma nic w firmie i nie ma żadnego potencjału, żeby coś było, to tak naprawdę bardzo często rekruterzy szukają sposobów, żeby pomóc kandydatom. W naszej społeczności dla rekruterów już dawno pojawiła się taka inicjatywa rekomendacji kandydatów. To znaczy, jeśli znasz kandydata, który jest ekstra i chcesz mu pomóc, ale ty nie masz potencjału na to, żeby go zrekrutować, to daj nam znać. I to jest takie miejsce, gdzie każdy rekruter inny może wejść, przejrzeć sobie, jakie to są profile, tak? I wtedy, jeśli ktoś na przykład szuka sobie właśnie programisty jeszcze bez doświadczenia, no to przeważnie tak naprawdę korzystamy z tego rodzaju grup, nie ma potrzeby gdzieś tam wychodzić i dawać ogłoszeń, bo takie osoby już gdzieś tam znamy, już ktoś inny miał okazję poprowadzić jakąś rozmowę i właśnie zaproponować kontakt z taką osobą. A te grupy, do których należysz, czy tam się pisze tylko o takich pracach z serii białe kołnierzyki, wiesz, księgowość, programowanie, inżynieria, czy taki blue collar worker też ma szansę na to, żeby zostać polecony? Tak, jak najbardziej. Tak naprawdę to jest taka grupa, jakby grupa jest dla rekruterów w ogóle, nie tylko dla rekruterów IT, nie tylko dla rekruterów z korporacji, więc te rekomendacje są bardzo różne. Zdarza się, że w ogóle mówimy, że jest jakby jakiś znajomy, tak, który potrzebuje pracy, no i wtedy ci znajomi to najróżniejszej pracy potrafią szukać, bo to nawet nie musi być związane z tym, w jakim obszarze ja rekrutuję, tylko po prostu, a znajomy pracuje, nie wiem, jako nadzoruje budowę, tak, no i w tym obszarze sobie szuka. I to są takie miejsca tak naprawdę, to są bardzo ciekawe profile, bo o ile w IT łatwo się ludzi szuka online, o tyle już na przykład takie profile blue collar to są profile, które trudniej odnaleźć w sieci. Jak ktoś nie pracuje przed komputerem, to też mniej jakby jest obecny przeważnie, więc na pewno tutaj też sobie polecam. Okej, dostaliśmy tutaj pytanie, czy to prawda, że próbny dzień w HR decyduje o wszystkim, cokolwiek to znaczy. Czy ty wiesz, o co chodzi? Jest pytanie, czy próbny dzień decyduje o wszystkim?
To znaczy, w ogóle nie wiem, czy taka idea pewnego dnia, czy to jest coś, co jest bardzo jasnego, także tu chętnie bym jakby poprosiła o doprecyzowanie, bo okres próbny wydaje mi się, że jest takim standardem, tak? Natomiast próbny dzień nie jestem pewna, czy rozumiem. Okej, tak, poprosimy o wyjaśnienie, o co chodzi z tym próbnym dniem. Kolejne takie pytanie, które jest ważne z perspektywy kandydata, to jest pytanie na pewno o CV. Temat CV to jest temat, który wygenerował setki tysięcy złotych na rozmaitych kreatorach, narzędziach online do budowania CV, setki, dziesiątki szablonów. Pytanie, co z tym CV, czy w dzisiejszych czasach, gdzie wszystko jest też online, wszędzie mamy profile, do tego CV się warto przykładać, co to w ogóle CV tobie jako sorcererowi pokazuje, na co zwracasz uwagę? Powiem tak, sorcerzy bardzo często nie pracują z CV, bo jakby niekoniecznie jest taka potrzeba, to znaczy mi się zdarzyło na przykład pracować nawet w takich bardzo tradycyjnych branżach, jak na przykład bankowość inwestycyjna, zdarzyło mi się, że zamiast prosić kandydata o CV, po prostu korzystałam z jego profilu na LinkedIn, tak żeby troszkę przyspieszyć proces. To, co jest ważne, to jeśli chcemy złożyć aplikację, to musimy ją złożyć tradycyjną metodą przez formularz aplikacyjny, żeby wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ale już to, czy zrobimy to składając nasz jakby profil LinkedIn w formie PDF czy CV, to jest wtórne. Z drugiej strony warto, żeby CV było fajne, przejrzyste i jakby żeby się wyróżniało, bo byłem uczciwy, że jak przeglądałam 50 CV w ciągu dnia, no to bardzo ciężko jest potem sobie przypomnieć, jak tak naprawdę, które CV było które, jak wyglądało CV konkretnej osoby. Więc ja osobiście lubię przygotowywać swoje CV. Jak chodzi o moje własne, mam kilka różnych wersji. Myślę, że warto przygotować CV pod kątem konkretnej firmy i warto, żeby się tam pojawił jeden kolor. To jest taka rzecz, którą ja lubię po przeglądaniu CV, to znaczy, żeby nie było za dużo kolorów, ale żeby też ono nie było takie wyłącznie czarno-białe, bo się strasznie łatwo zapomina. I taka chyba największa stracona szansa, jak to się mówi, to kiedy wielkimi literami na samej górze w nagłówku jest napisane curriculum vitae zamiast mojego imienia i nazwiska. Słuchajcie, to jest to, co widać najbardziej. I przecież w szkole tak powiedzieli. Czemu mówisz, że to nie ma sensu? Ktoś dostał 5 za coś takiego. Niestety wiele tych szablonów, czy tych nauk takich, które gdzieś tam są odbierane, to są rzeczy, które są mało praktyczne, a tak naprawdę jakby nie chodzi o to, żeby się jakoś strasznie wyróżnić. I ja zawsze powtarzam, nie ma sensu robić, nie wiem, figurki Lego ze swoim opisem, tak, i robić różnych takich, nie wiadomo jak, kreatywnych kampanii. Bo tam tutaj jest figurka Lego ze swoim opisem. Oczywiście takie. Tak, kandydaci robili różne rzeczy. Mi samej się zdarzyło nagrać audio CV, bo mam zaaplikować do już nawet nie pamiętam, audioteka bodajże, czy w każdym razie, jak widać, nigdzie się, że tak powiem, ta sprawa nie ruszyła, tak, nikt tego CV nigdy nie otworzył, więc jakby chodzi też o to, żeby odpowiednio mierzyć siły na zamiary, tak, żeby to CV dopasować. Żeby tam się pojawiły, i to jest bardzo ważne, żeby tam się pojawiły słowa kluczowe, które się pojawiają w ogłoszeniu. Bo jeśli rekruter nie zna za dobrze branży, to my mu musimy dać szansę. Więc jeśli są pewne synonimy na przykład różnych wyrażeń, no to użyjmy tych właśnie sformułowań, które są użyte w ogłoszeniu, a nie tych, które były na przykład używane u naszego poprzedniego pracodawcy. Ja sobie lubię żartować, że jakbym rekrutowała programistę z dotnetem, to bym napisała pewnie, że czy lepiej jest programować w dotnecie czy w C-Sharp. I patrzą się na mnie zawsze rekruterzy ze zgrozą, że Kasia, to jest to samo. Ja wtedy mówię, że dobrze, ja rozumiem, okej, okay, dobrze, ja to rozumiem, to jest tak od dla śmiechu. Natomiast realnie pytanie, czy rekruter, który będzie przeglądał nasze CV, czy on naprawdę dobrze na terminologię, czy nie musimy mu troszkę pomóc? Tutaj mam jedno ciekawe pytanie na czacie, zaraz go zadamy, ale jeszcze wrócę do tego, co powiedziałaś o tym audio CV. Ja też słyszałem o takich formach jak właśnie na przykład video CV, czyli odpalasz kamerę, po prostu robisz taki krótki
film promocyjny twojej osoby, że tak powiem. No i zastanawiam się, o ile to jest ciekawe i brzmi to fajnie i na pewno do szczególnie młodszych osób to trafia, no to pewnie są firmy, gdzie takie niestandardowe formaty troszkę działają wbrew kandydatowi, tak? Czy co tutaj możesz powiedzieć? Czy po prostu wychodzić w pewnym sensie przed szereg? Czy to tło tego CV ma być białe i to musi być zawsze Google Docs? Czy jak będzie takie niebieskie CV, to na przykład, wiesz, zbyt się wyróżnimy? Powiem tak, warto zwrócić uwagę na takie podstawy związane z użytkowością tego dokumentu. Bo jeśli wyślemy, jeśli mamy CV w formie wideo, to pytanie, jak to CV pomoże nam zaaplikować przez normalny formularz aplikacyjny, gdzie można załączyć dokument tekstowy tylko, tak? No będzie trudno, więc to od razu jakby tworzy jakiś problem. Tam, gdzie firmy chcą w ogóle w ten sposób poznać kandydatów, często korzysta się z takich wideo rozmów, które są nagrane wcześniej, to znaczy kandydat się wgrywa, widzi na ekranie pytanie i potem ma na przykład 30 sekund, żeby odpowiedzieć na to pytanie i lecimy dalej z kolejnymi pytaniami. Także wydaje mi się, że to jest troszkę taka bardziej atrakcyjna forma, zwłaszcza, że wideo CV, no jakby tutaj jest problem z oceną tego, myślę, tak? Bo jak obiektywnie oceniać wideo CV, a jednak takie CV tradycyjne, które w wielu firmach w ogóle teraz właśnie ma taką formę blind CV, to coś, o czym wspominałeś wcześniej, tak? Żeby jakby nie brać pod uwagę na przykład płci kandydata, czy jego wieku przy ocenie, no to jednak jest trudne. Warto, żeby to był dokument w PDF-ie, ale PDF jest stworzony na dokumencie w Wordzie, tak, czy w innym edytorze tekstowym, dlatego że takie dokumenty łatwiej się po prostu wrzuca do systemu i rekruterowi jest po prostu łatwiej z tym dokumentem pracować. Jeśli to jest skan, to jeśli coś rekruter musi skopiować, to przecież pamiętajmy o tym, że skany to nie są dokumenty, z którymi się łatwo pracuje. Tak, a jeśli dokument jest od razu w formie cyfrowej, no to jest zdecydowanie łatwiej. Ja wiem, to się wydaje śmieszne, ale to się zdarza. Ja w wypadku audio CV na przykład wysyłałam zarówno CV w formie pisemnej, jak i w takiej formie audio i tam jakby atrakcją było nawet nie to, że ono było nagrane, tam atrakcją było to, że ono było nagrane, jak audio była odwrócona kolejność. Zaczynało się od mojego dzieciństwa, kiedy się zapoznałam. Tak, kiedy po raz pierwszy słuchałam książki, którą jeszcze czytała moja mama, więc jakby tam chodziło mi o to, żeby nawiązać do produktu firmy, żeby pokazać, że ja ten produkt kocham całym sercem, tak? Jeśli robimy działanie, które ma to pokazać, to okej, to ma sens, natomiast pamiętajmy, że w większości wypadków tak naprawdę chodzi o to, żeby to był dokument zrozumiały, żeby łatwo było odczytać, czy mamy kompetencje w jakimś zakresie i żeby rekruter nie musiał zgadywać, to jest chyba jeden z moich takich, nie do końca rozumiem, po co ludzie to robią, żeby rekruter nie musiał zgadywać systemu gwiazdkowego, na przykład oceny kompetencji, bo jeśli chcę komuś... Okay. Że ja na przykład jak chcę powiedzieć, że znam WordPressa, to mówię, korzystam sama z WordPressa na swoje potrzeby i często przy tym płaczę. I to pozwala realnie ocenić kompetencje. Ale jakbym sobie miała w gwiazdkach pokazać, na ile gwiazdek ja znam WordPressa, to co to tak naprawdę dla mnie znaczy? Więc tutaj myślę, że warto pokazać fakty pewne, tak, i obiektywnie opisać to, co umiemy. Ja tutaj jeszcze powiem coś z perspektywy programisty. Często jest taka tendencja, może ona nie jest zbyt warta chwalenia się, ale jest taka tendencja wśród pracowników umysłowych, że jak patrzymy na CV i ktoś ma 2 lata doświadczenia i pisze, że w 95% pozna daną technologię, no to po prostu będzie orka na tej rozmowie kwalifikacyjnej z tego tematu. Będzie po prostu się paliło z tego tematu. I po prostu to jest tylko dlatego, że napisałeś, że znasz ją tak dobrze. Jeśli byś tego nie napisałeś, jeśli byś napisał szczerze, że po prostu 2 projekty z tym zrealizowałeś i spędziłeś 3 tygodnie pracując przy tej technologii, to pewnie każdy by popatrzył na ciebie i powiedział OK. Ale ty napisałeś, że znasz to na 95%. No to zobaczymy. To zobaczymy. Widzisz, ja nigdy nie miałam takiej pewności, że wiem wszystko o rekrutacji, jak wtedy, kiedy miałam mniej więcej rok doświadczenia. I myślę, że część rekruterów będzie sobie o tym pamiętać, zobaczy coś takiego, uśmiechnie się pod nosem i sobie pomyśli, ach, te czasy, kiedy byłem taki młody i jeszcze myślałem, że coś wiem.
Ale tak, to może być taka delikatna prowokacja. Tak, no delikatnie, także spokojnie jestem chwalony. Mamy pytanie z czatu, wrzucimy je sobie tutaj. Czy osoby początkujące powinny szukać pracy stażu w korpo, czy pisanie do kilkuosobowych firm również ma sens? Znajomy twierdzi, że te drugie raczej nie mają budżetu na juniora stażystę. Co no tak. O tym myślisz? Ciekawe pytanie, ja bym tutaj uciekała od generalizowania. Znaczy, myślę, że jakby praca w korporacji, ona ma swoje zalety i uczymy się troszkę innych rzeczy niż jak pracujemy w mniejszej firmie. Ja miałam szansę pracować i w większej, i w mniejszej firmie i powiem wam, że jak chodzi o znajdowanie budżetu, to jakby tu nie było reguły. Bo tak naprawdę musielibyśmy wiedzieć, jakie są źródła finansowania na przykład danej firmy. Zdarza się, że na przykład jakieś startupy są finansowane z kieszeni założyciela przez na przykład pierwsze 3 lata, bo on właśnie ma taki fundusz, żeby coś takiego zrobić. To są rzeczy, które generalnie rzecz biorąc, często rekruter pozwala też ocenić, tak, w trakcie zrozumienia, czy ktoś szuka. Natomiast nie każda firma z rekruterem pracuje i te mniejsze mogą w ogóle nie pracować z rekruterami. To nie znaczy, że one nie mają budżetu na zatrudnienie nowej osoby. I myślę, że tu nie ma reguły, bo są takie małe firmy, które mają świetnie wymyślone, jak wdrożą nowego pracownika, albo nie mają wymyślonego takiego procesu, ale są gotowe się nauczyć na żywym organizmie. A są takie korporacje tak naprawdę, gdzie ten proces nie jest bardzo przemyślany, albo od lat się nikt nim nie zajmował, no bo w sumie to, zwłaszcza do stażystów jakby bywa takie podejście tak, że o kurczę, ja jako pracownik będę teraz przez 3 godziny tłumaczyć coś stażyście po to, żeby on zrobił coś, co ja bym zrobił w 15 minut. Więc jakby nie myślimy o takiej regule, tylko zastanówmy się, jak konkretne firmy do tego podchodzą. Do mniejszych firm warto się odezwać i można się odzywać od razu do osoby decyzyjnej, albo sobie znaleźć na przykład office managera, albo jeśli jakaś firma już ma HR, to warto wtedy też napisać bezpośrednio do takiej osoby. Tak, no właśnie to jest coś, na co ludzie nie zwracają uwagi, jeśli mówimy o mniejszych firmach. Pierwsza rzecz jest taka, że po prostu z jednej strony mogą tam pracować ludzie, którzy dopiero co przeszli z większych firm i jakieś procesy dopiero zaczynają tworzyć i one zaraz będą. A druga kwestia to jest ta, gdzie ty powiedziałaś o mniejszej liczbie całych tych procedur i narzutów wokół rekrutacji. Tam może być wręcz łatwiej, żeby się po prostu dostać do tej firmy, bo prawdopodobnie nie przejdziesz przez 5-6 etapów, tylko przejdziesz może przez 2 rozmowy, bo firma na przykład nie ma czasu, chce porozmawiać z kandydatem i jest gotowa cię zatrudnić, więc tutaj też. Po drugie, też myślę, że to jest tak mały wysiłek, żeby po prostu wysłać jakąś wiadomość do firmy, że no nie ma co sobie chyba szans odbierać. Myślę, że się zgodzisz tutaj ze mną. Myślę, że te podejścia są dwa tak naprawdę, bo jedni, i to nawet w rekrutacji, tak, są takie osoby, które by powiedziały, pisz wszędzie, cię nie zastanawiaj, kto odpisze to dobrze. A są takie osoby, które by powiedziały, najpierw sobie przejrzyj wartości firmy, zastanów się, czy to jest odpowiedni pracodawca dla ciebie i potem dopiero się kontaktuj. Tu nie ma rozwiązań, które, czy takich odpowiedzi, które mogę wam podać, które będą służyły wszystkim. Natomiast ja na przykład szukałam właśnie bardzo konkretnie dla siebie, tak, bo już też wiedziałam, czego szukam. Myślę, że jak się szuka na początku swojej drogi, to warto się nie zamykać. W mniejszej firmie najprawdopodobniej ta specjalizacja stanowisk jest mniejsza, więc się robi większy, że tak powiem, zakres i można się nauczyć bardzo szerokiego zakresu obowiązków. I ta odpowiedzialność się zwiększa na pojedynczej osobie przeważnie też. Natomiast jakby korporacja też ma swoje zalety, bo przeważnie jeśli firma jest większa, to ma ustalone jakieś systemy tego, jak wdrażać nowe osoby, jakieś szkolenia mogą być dostępne, także są zalety tu i tu. Dokładnie, no i tak jak też wspomniałeś, ten kontekst jest mega ważny. Jak ja bym był początkującym, to chyba bym wysłał wszędzie. Po prostu nie do końca by mnie interesowało to, czy to jest firma A, czy B, po prostu chciałbym zacząć pracować, zbierać to doświadczenie komercyjne. Tak jak mówisz, no jeśli masz to bardziej sprecyzowane, to możesz być w pewnym sensie wybredna, bo precyzyjna byśmy powiedzieli, no ale nie każdy jest, tak? Także tutaj dawanie jakichś takich porad, no to jest trudne po prostu, bo zależy od tego, gdzie jesteś.
Dokładnie. Ja na dziewczyny. początku, uczciwie powiem, na początku tak naprawdę aplikowałabym wszędzie, ale tak bardzo nie wiedziałam, gdzie aplikować, że poszłam do tej firmy, w której robiłam staż. I tam się najpierw śmiałam, że ja zostanę profesjonalnym tłumaczem poezji i to był mój cel życiowy. No ale wróciłam do tej firmy właśnie dlatego, że ich znałam, tak? Więc jeśli macie taką szansę, żeby gdzieś odbyć staż, ja bym pisała do jak największej ilości firm. Staże są po to, żeby sobie zweryfikować w ogóle, na ile taka praca mi odpowiada, a na ile ten konkretny pracodawca. No i ostatecznie po to też jest okres próbny. Gdybyście się w ramach procesu rekrutacyjnego nie zorientowali, czy to jest dobry dla was pracodawca, to temu też służy okres próbny. Jakby ta odpowiedzialność, żeby zatrudnić właściwą osobę na właściwe miejsce, nie leży tylko po waszej stronie, ale leży też po stronie pracodawcy, więc pomyślcie sobie o tym właśnie, że jakby po to jest proces rekrutacji, żebyście się wy też mogli dowiedzieć, czy to jest to, czego chcecie, czy nie. Dwustronna relacja. Tak, mamy tutaj bardzo ciekawe pytanie od Damiana. Ja myślę, że za jakiś czas do nich nawiążę jeszcze tutaj. Wyciągnę to jedno pytanie od Kacpra. Jeśli chcę znaleźć jakąś pracę w branży IT, jak dużo powinienem wiedzieć na początek? Jak to jest określone, że muszę coś umieć? Boję się, że otrzymając zadanie, dostanę coś, czego nie potrafię. Okej, to ja od razu powiem tak. Jeśli się okazuje, że dostajesz zadanie i nie potrafisz go wykonać, to najgorsze, co się okaże, to że nie otrzymasz tej pracy. I to jest wszystko. Musimy sobie zadać pytanie, czy istnieje realne ryzyko, że coś złego z tego wyniknie. No ja nie widzę takiego potencjału. Są firmy, które mają jakąś taką politykę, że na przykład nie zatrudniają osób, które oblały test z czegoś, to nie zatrudnią ich przez następne 6 miesięcy. Ale tak naprawdę wiele firm w ogóle takiej polityki nie uprawia, bo jest coraz większe zrozumienie, że to nie jest wcale, że jakby praca tak nie działa, że ludzie się mogą w różnym tempie różnych rzeczy nauczyć. I pamiętam, jak firma Codility dzieliła się takim przykładem, że zatrudnili kogoś właśnie, kto został odrzucony z procesu, bo nie poszło mu jakieś tam zadanie, czy czegoś nie umiał na odpowiednim poziomie. I zdaje się, że chodziło właśnie o stanowisko programistyczne. No i ta osoba się tak zawzięła w oparciu o feedback, tak pracowała nad tymi umiejętnościami, bo tak jej zależało, że się okazało, że za parę miesięcy już dołączyła do zespołu i oni byli bardzo z tego zadowoleni. Także naprawdę bym się tutaj nie bała o to. Trzeba oczywiście postarać się znaleźć jak najwięcej informacji w ogłoszeniu o pracę, ale też trzeba czytać je uważnie, bo bardzo często one są niestety, to są takie dokumenty, które się kopiuje i wkleja się ponownie i nie zawsze się przejrzy, jak się je udostępnia. Plus nie zawsze pracodawca rozumie jakby, co idzie za konkretną nazwą stanowiska. Za przykładu, moje pierwsze stanowisko w ogóle to było specjalista do spraw pozyskiwania kandydatów. I pamiętam, że wiele osób, którym mówiłam, hej, przyjdź, pracuj ze mną, tak, no bo to te czasy, tak, że zaraz po studiach się szło i że znajomi mogli chcieć pracować razem z nami, to mi mówiły, że no tak, no ale są tylko stanowiska dla specjalistów otwarte, a ja nie mam doświadczenia. I wtedy jakby ja musiałam tłumaczyć, że ale właśnie nie trzeba mieć doświadczenia, to jest takie stanowisko, tak zwane entry level, no to są rzeczy, które nie zawsze są oczywiste i jakby nie zawsze sama nazwa stanowiska wam to podpowie, więc sprawdzajcie sobie koniecznie po prostu te listy wymagań, które w ogłoszeniach się pojawiają. Natomiast jeśli, powiem tak, przeważnie te listy jakby wymagań wobec kandydatów są pisane tak delikatnie na wyrost. A w niektórych organizacjach są pisane tak, że generalnie rzecz biorąc, ktoś tak powiedział, więc ja to zapisałam i puszczam w świat i się nie zastanawiam. W bardzo wielu organizacjach w pozycji wymagań jest na przykład wpisane wykształcenie wyższe w konkretnym kierunku. Co jest totalną pewnie bzdurą w 3/4 przypadków, tak? Ja na przykład mam tylko licencjat skończony, nigdy mi to nie przeszkadzało w wykonywaniu pracy zawodowej. I podobnie w innych wypadkach. Wiem na pewno, że ludzie w takich robiący karierę w finansach, zdarza się, że to są ludzie po filologii, bo na przykład rozpoczęli pracę po prostu jako jakiś taki wstępny księgowy z francuskim, tak, no bo francuski był deficytowy, to księgowości się szybciej uczyło niż języka. Więc tutaj powiem wam, że naprawdę jakby nie ma reguły. Trzeba zawsze dopytać, jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, czy warto aplikować, czy nie, czy to się wiąże z jakimś ryzykiem, to postarajcie się znaleźć kontakt do rekrutera, który jest odpowiedzialny za tą rekrutację,
W niektórych firmach ta informacja jest od razu w ogłoszeniu i to jest w ogóle ekstra, to jest moja ulubiona sytuacja. Jeśli takiej informacji nie ma, to być może jest informacja, gdzie można pisać. I jeśli taką informację znajdziecie, to po prostu napiszcie dzień dobry, nie jestem pewny, tak, czy spełniam wszystkie wymagania, ale jestem zainteresowany współpracą z firmą, czy powinienem aplikować. I tak naprawdę to, czy firma się odezwie, czy nie, to też daje Wam jakąś informację o tym, jak praca tam wygląda, bo no, miałabym nadzieję, że jakbym napisała do firmy, to ktoś by się do mnie przecież odezwał. I byłoby dobrze. Byłoby dobrze. Tak, to mamy kolejne pytanie ze świata programistycznego. Co z tego, że młody i dynamiczny zespół w ogłoszeniu, to pierwszy sygnał, by uciekać. No właśnie to też nie było takie proste, tak? Bo zdarza się, że ktoś to wpisuje, bo po prostu nie wie, że nie powinien tego wpisywać. I tu pytanie jest, kto tak naprawdę wpisał do tego ogłoszenia? Kto jest w ogóle odpowiedzialny za to, jak te ogłoszenia wyglądają? Więc jakby ja robię co mogę, żeby wspierać rekruterów, żeby oni z kolei wspierali menadżerów, żeby takich ogłoszeń nie było, ale wiem, że to jest duża zmiana na rynku. Warto dopytywać o takie realne informacje w ogóle z firmy i czytałam bardzo fajną książkę na temat podejmowania decyzji w ogóle. Książka się nazywa Decyduj i jest jeszcze więcej w tytule. Napisana jest przez panów Chipa i Dana Heath, H-E-A-T-H. I tam jest taka informacja, jakby tam jest taki podrozdział, jak zbierać informacje od ludzi. Na przykład w odniesieniu do sprzętów, które kupujemy, czy na przykład właśnie jak chcemy podjąć jakąś pracę. I autor dokładnie, to jest dokładnie ta książka, jest rewelacyjna, polecam. Autor tam pisze, że chodzi o to, żeby nie zadawać pytań ogólnych, tak? To znaczy na przykład, czy jest fajny zespół, tylko raczej zapytać, jak często jako zespół spotykacie się po pracy. Albo nie pytajmy, czy jest równowaga taka work-life balance, tylko zapytajmy, o której skończyłeś wczoraj pracę. Zadawajmy pytania jak najbardziej konkretne, one będą dla nas tak naprawdę odpowiedzią, czy jest ta równowaga, czy nie, bo jak wczoraj skończyło 22 ktoś i nie dopowie, że odbiera te nadgodziny w następnym tygodniu, no to pewnie nie ma równowagi, ale jakby... Jakbyście zapytali tą osobę, czy jest równowaga, to ona nawet nie ze złej woli, ale po prostu dlatego, że ona może inaczej postrzegać takie tematy, może Wam udzielić błędnej odpowiedzi. Tak, jak jesteśmy w temacie książek, to ja może też jeszcze jedną polecę, że temat rekrutacji to jest często temat negocjowania z rekruterem, to tutaj polecam książkę Chrisa Vossa Never Split the Difference, gdzie również pojawia się temat tak zwanych calibrated questions, czyli takich pytań nakierowujących na jakieś rezultaty, które tak naprawdę chcecie wyciągnąć od drugiej osoby. No i pewnie też się, Kasiu, zgodzi, że w rekrutacji sporo negocjujemy, sporo tych umiejętności związanych z negocjacjami się przydaje, także jeśli jesteście zainteresowani, jak to się robi w CIA i jak to możecie robić w kolejnej pracy, widzicie, że Adam tutaj na 5 gwiazdek to ocenia, Marcin to ocenia na 5 gwiazdek, także cali przeprogramowani są fanami tej książki. No, to polecam, bo to jest naprawdę dobry temat. To jest zwłaszcza ciekawe, widzisz, że wspominasz o tej książce, bo to jest coś, co ja też się starałam tłumaczyć rekruterom, sama też uwielbiam tą książkę, bo myślę, że to, co najważniejsze, czego można się z niej dowiedzieć, to że negocjacje to nie jest tak, że albo ja dostanę to, czego chcę, albo ta druga osoba dostanie to, czego chce. Więc jak szukamy pracy, to się zawsze musimy zastanowić, na czym nam zależy i co jesteśmy skłonni negocjować. Przykładowo, ja na takim etapie, na jakim jestem, to sobie myślę, że ważna jest dla mnie właśnie równowaga między życiem prywatnym a zawodowym. Chciałabym mieć konkretną ilość wolnego. I w zależności od tego, gdzie szukamy pracy, no to jakby można, to są rzeczy, które można negocjować. Jeśli stawka jest trochę poniżej tego, czego chcieliśmy, to się zastanówmy, a czy gdybym miał jeden dzień wolny więcej w miesiącu, to czy by to dla mnie zmieniło sprawę? Czy nie? Czy to jakby, czy ja potrzebuję rzeczywiście aż takich pieniędzy? Czy tak wyceniam tą pracę w wymiarze 40 godzin tygodniowo,
tak, przy 25 powiedzmy dniach urlopu, ale jakbym dostał więcej, to wycenię inaczej. Więc zastanawiajmy się nad tym. Tak samo dojazd do pracy, czy jakby chcę pracować zdalnie cały czas, czy jestem skłonny gdzieś dojeżdżać, jeśli tak, jak często. To są wszystko rzeczy, które podlegają negocjacjom, nawet jeśli w standardzie się to nie dzieje. To tak naprawdę wielu pracodawców jest otwartych na to, żeby o wszystkim ponegocjować. Ruszyliśmy temat rozmów rekrutacyjnych i z czatu się zaczęły wysypywać pytania, także zaraz będę to musiał po prostu uporządkować w takim sensie, że zrobimy sobie zaraz takie okienko Q&A i wrócimy zaraz do tych pytań, ale ja chciałem jeszcze trzymać się tematu tego właśnie poszukiwania pracy. Powiedzieliśmy o tym etapie składania CV, powiedzieliśmy, jakie to CV ma być i użyłaś tam takiego zwrotu, że ty szukałaś firmy i chciałaś pokazać, że ją kochasz całym sercem, w pewnym sensie, oczywiście pół żartem, pół serio. No i przejdźmy do tematu rozmowy już z rekruterem i tego, na ile się odsłaniać. To znaczy, moje pytanie jest takie, czy bycie zupełnie szczerym na pewno popłaca na etapie szukania pracy? Czy pokazywanie takiego prawdziwego ja, takiego, wiesz, tego kim ja jestem, naprawdę gra na twoją korzyść, czy gra przeciwko tobie tak naprawdę? No to jest znowu kolejne ciekawe pytanie. Dla mnie tak naprawdę pojawia się kolejne jeszcze pytanie tutaj, to znaczy, a czy byłbyś skłonny być w pracy zawsze taki, jaki chcesz być na rozmowie? Bo ja na przykład, ja jestem osobą... Dobrze, że pytam ciebie, a nie ty mnie pytasz. No tak, dlatego ja na przykład sobie odpowiedziałam, że chciałabym zdecydowanie pokazać się taką, jaką jestem. Jeśli ktoś nie jest skłonny mnie taką zatrudnić, to dla mnie będzie strasznym stresem potem w pracy bycie tym kimś innym, tak? Więc ja jestem skłonna powiedzieć, jakie mam wartości, jestem skłonna powiedzieć o tym, co mi ciężko idzie w pracy, gdzie mam słabości. Bardzo często to przy tych słabościach wychodzi, tak? Jak pytam, jakie masz słabości, wszystko robię zbyt dobrze, tak? Albo mam zbyt dużo entuzjazmu i tak dalej. No pytanie tylko, czy chcecie potem tacy być w pracy? Generalnie rzecz biorąc, rozmowa to jest ocena w obie strony, tak? Jeśli wy się dacie poznać tak uczciwie, no to jest w ogóle punkt, dla którego można oczekiwać, że rekruter wam uczciwie przedstawi, jaka jest firma. No i w drugą stronę, jeśli rekruter chce naprawdę was poznać, to powinien wam uczciwie przedstawić, jak ta praca wygląda. Coś, co ja na przykład zawsze doradzam i przeczytałam ostatnio, okazuje się, że badania wskazują, że jeśli my wiemy o tym, co w pracy jest trudne, to nam będzie łatwiej w tej pracy i odniesiemy większe sukcesy. I rzeczywiście ja na przykład lubię się dopytać tak rekrutera, czy skłonić go, żeby powiedział od razu kandydatowi, co jest trudne, co może stanowić wyzwanie. Zdarzało mi się rekrutować na takie stanowiska, gdzie na przykład praca była wyłącznie w godzinach popołudniowych aż do późnej nocy, tak? No i potem trzeba było samodzielnie wrócić jakoś do domu i kandydaci nie zawsze byli z tej samej miejscowości. Więc jakby to są takie rzeczy, które się pojawiają. Jeśli chcemy, żeby ta rozmowa była uczciwa, to po prostu też musimy tak w to wejść z mojej perspektywy. Wiem, że niektórzy mają takie persony do pracy, że w pracy są bardzo konkretnie i do rzeczy i są zupełnie inni niż poza pracą. Znowu pytanie, czy to jest styl, który wam odpowiada, bo jeśli tak, to możecie tacy być na rozmowie, ale fajnie, żeby po prostu nie było zaskoczenia, że firma zatrudniła kandydata X, tak, a do pracy przychodzi jakiś zupełnie inny człowiek i nagle nikt go nie może poznać, bo przecież to się zweryfikuje, jak zaczniecie współpracę. No to pytanie teraz o to, jak się wyłożyć i jak się rekruter wykłada, jeśli chodzi o sprzedawanie firmy. To znaczy, gdzie tutaj widzisz jakieś takie sygnały alarmowe, na przykład twoje z perspektywy rekrutera, patrząc na kandydata. No ale też jak rozmawialiśmy wcześniej, to powiedziałaś o tym, że ciekawym tematem jest to, jak rekruter sprzedaje firmę. Na co tutaj szczególnie zwracać uwagę? Jak rekruter nam sprzedaje firmę, to po pierwsze warto zwrócić uwagę na to, czy ma na wszystko odpowiedzi. Bo to jest dla mnie sygnał ostrzegawczy. Jeśli zadajemy bardzo konkretne pytania i rekruter na wszystko odpowiada od razu po prostu w ekspresowym tempie, a my mamy wątpliwości, to być może jest tak, że to jest firma, w której nie ma przyzwolenia na to, żeby powiedzieć, że się czegoś nie wie. To jest coś, z czym ja się bardzo często spotykam. Albo rekruter myśli, że nie ma takiego przyzwolenia. Dla nas to i tak jest problem, bo
to oznacza, że nie mamy dostępu do informacji takich, jakie one są, tak? To znaczy, jeśli ja na przykład zapytam, że a jakbym dołączyła, to czy mogę dostać, nie wiem, takie krzesło albo inne biurko niż mają wszyscy, bo mam taką potrzebę i rekruter na to mówi, ale że oczywiście, no to się pojawia znak zapytania, czy rekruter będzie podejmował tę decyzję, ale jeśli powie, sprawdzę i wrócę do ciebie, to jest coś, co buduje zaufanie, tak? To znaczy, jeśli zadajecie bardzo konkretne na przykład pytania dotyczące technologii, wiadomo, że rekruter nie programuje, więc zrozumienie technologii ma na innym poziomie. W takim wypadku, jeśli po prostu on nie zna odpowiedzi, to powinien wam powiedzieć, że tej odpowiedzi nie zna. I również takie światełko ostrzegawcze powinno się włączyć, jeśli wszystko jest ekstra. Warto samodzielnie dopytać o to, okej, dobrze, a co jest trudne? Albo na przykład, a czy to jest nowe stanowisko, czy ono jest na zastępstwo? A jeśli jest na zastępstwo, to co się stało z osobą, która pracowała na tym stanowisku? Bo zdarza się na przykład, że na stanowisku jest bardzo duża rotacja, nagle przychodzi ten idealny kandydat, który mi się wreszcie udało zrekrutować tą właściwą osobę i on potem zostaje 5 lat. Owszem, ale wy powinniście być wyposażeni we wszystkie te informacje, które wam pozwolą podjąć najlepszą decyzję dla siebie. Więc jeśli ktoś odszedł, no to warto wiedzieć, a dlaczego odszedł, tak? I czy na przykład to była decyzja firmy, czy to była decyzja tej osoby. Jeśli bardzo często się mówi o tym, że w związku z rozwojem, tak się pisze w ogłoszeniach, w związku z rozwojem zespołu, co zatrudniamy nową osobę, a w rzeczywistości to jest taka... Tak, dokładnie, rekrutacja na zastępstwo, więc to wtedy warto naprawdę się zastanowić, czy to jest to, o co by nam chodziło. Ja też często pytam i pytałam o to w trakcie tego procesu, w którym brałam teraz udział. O to, a kiedy ostatnio kogoś pochwaliłeś i za co? I pytam też w drugą stronę, kiedy ostatnio kogoś zganiłeś i za co? Bo to są takie rzeczy, które nam pozwalają też zrozumieć troszkę kulturę firmy, tak? To znaczy wartości wartościami, ale wartości można bardzo różnie rozumieć i niekoniecznie zrozumiemy je w taki sam sposób jak w firmie, ale jeśli na przykład wartością jest uczciwość, no w Polsce, w Londynie chyba jest wartością uczciwość, wszyscy się zgadzamy, że jest, ale jak się przeprowadziłam z Polski do Londynu, to się okazało, że uczciwość jest ważna, ale nie można komuś powiedzieć w twarz czegoś negatywnego. Więc uczciwość jest zupełnie tak, jest inaczej definiowana niż w Polsce. No i to tak samo może się zdarzyć między jedną firmą a drugą, tak? To znaczy, jeśli firma ma wypisane, że uczciwość jest ich wartością, a wy się spytacie, za co ostatnio kogoś zganiłeś, a bo ktoś przekazał na przykład jakąś tam informację, no to może was zacząć zastanawiać, okej, a jak to się ma do tej wartości? Ja jestem za tym, żeby grać w otwarte karty i takie pytania zadawać otwarcie w takim wypadku, jeśli coś wzbudza wasze wątpliwości, bo zasadniczo nie chodzi przecież o to, żeby dostać pracę, z którą się szybko rozstaniecie, tak? Także to, ja wiem, że jakby to jest trudny temat, bo często jak szukamy pracy, no to bardzo jej potrzebujemy, ale z drugiej strony pamiętajmy o tym, że jeśli trafimy do miejsca, w którym się czujemy źle, to jest bardzo trudno potem znaleźć inne zatrudnienie i to bardzo wpływa na naszą samoocenę i na to, jak się będziemy prezentować na innych rozmowach. Tutaj może nawiążę do wcześniejszego pytania Damiana o śmieszne sytuacje w procesie rekrutacji, więc może pomówmy nie tylko o śmiesznych sytuacjach, ale też o takich, że kandydat po prostu zrobił coś szczególnego, zarówno na plus, jak i na minus. Masz jakieś takie historie twoje albo znajomych? Tak, na minus na pewno. Na minus pewnie będzie sporo, co? To dość zabawne, ale jest w ogóle taki trener rekruterów, Łukasz Radzikowski, pisze na LinkedIn przepiękne historie oznaczone hashtagiem humor rekruterski. Bardzo, bardzo mnie to śmieszy zawsze, więc polecam, bardzo ciekawe to są rzeczy. Natomiast ja miałam taką sytuację, rekrutowałam osobę do sprzedaży i ten kandydat próbował zrobić na mnie dobre wrażenie. Byłam wtedy, pracowałam w startupie, więc na firmie, na stronie firmowej pojawiało się moje zdjęcie, tylko mnie, ale pojawiały się też dwa zdjęcia takie moje z takiej sfery prywatnej. I na jednym z nich był mój siostrzeniec. Kandydat przyszedł do pracy, podaje mi rękę i mówi, że mam ładnego synka. I w tym momencie sobie pomyślałam, to jest idealny przykład tego, jak tak naprawdę zrobił coś, co ja bym też zrobiła, tak? Ja bym się też postarała dowiedzieć czegoś o moim rozmówcy, ale
zamiast subtelnie gdzieś tam nawiązać do tego, to zrobił to w sposób, który określiłabym ten creepy, tak? To znaczy, na takiego stalkera. A myślę, że zwłaszcza od kogoś w sprzedaży oczekiwałabym już większej subtelności, tak? Bo to jest też to, co powinien umieć robić z klientami. Więc, no więc to było takie dość, dość zabawne. Kurczę, poza tym tak naprawdę trudno mi sobie takie rzeczy przypomnieć. Myślę, że w ogóle jest dużo takich, jakby ten humor rekruterski jest dość taki hermetyczny, bo ja się bardzo często śmiałam z tego, jak na przykład prowadziłam rozmowy z osobami świeżo po studiach w Wielkiej Brytanii. Była strasznie trudna praca, bo musiałam przeprowadzić 8 takich rozmów dziennie, każda trwała godzinę, no więc siłą rzeczy znaleźć czas, żeby jeszcze coś zjeść i odetchnąć między jedną a drugą rozmową było ciężko, ale atmosfera w zespole była świetna. No i jakby to ładnie ująć. Okazuje się, że doświadczenia nastoletnich Brytyjczyków są w dużej mierze zuniformizowane. I generalnie rzecz biorąc, jak były pytania o to, opowiedz mi o sytuacji, w której, to przeważnie oni się wszyscy znajdowali w tej samej sytuacji, słuchajcie. I oni oczywiście nie mieli o tym pojęcia. Ja nie mogłam im o tym dać znać jako rekruter, bo to nie wypada przecież powiedzieć, że ojejku, ty też. A z drugiej strony no było to takie dla mnie bardzo zabawne i gdzieś tam ten humor wtedy pozwalał przetrwać taki ciężki dzień pracy. Zwłaszcza, że no, zdarzają się też sytuacje trudne, nie? Bo wiadomo, że zdarza się, że jesteśmy sfrustrowani z obu stron i gdzieś tam ta frustracja się zdarza na nas gdzieś tam wylać. Zdarzyło mi się też, że na przykład zadzwoniłam do kandydata i on ni stąd, ni zowąd zaczął na mnie krzyczeć, a potem zaraz oddzwonił i powiedział, że on bardzo przeprasza, ale wszedł jego szef i on musiał udawać, że ja jestem jakimś paskudnym dostawcą. Także bardzo sorry, ale on musiał zagrać w tą grę i takie ryzyko, kiedy się dzwoni do kogoś, to jest w pracy, tak? Więc myślę, że jest ileś takich sytuacji, które się zdarzają, ale mi chyba trudno sobie teraz przypomnieć więcej. Na pewno sama, tak jak mówię, śledzę z zainteresowaniem tę historię Łukasza. Polecamy na pewno LinkedIna. Ten humor wcale nie jest taki hermetyczny, pewnie w niektórych obszarach jest hermetyczny, ale ja sam się zastanawiam, skąd ci wszyscy kandydaci w Wielkiej Brytanii mieli odpowiedzi na te pytania. Czy to był jakiś wiersz? Właśnie jakby to też jakby daje nam zrozumienie tej kultury, bo tutaj jest bardzo popularne, że osoby, które mówimy o tych osobach takich najambitniejszych już najbardziej, tak, bo to program prestiżowy to było dla firmy Microsoft, taki program dla osób właśnie świeżo po studiach, żeby zostały menadżerem w przeciągu 2 lat, więc okazuje się, że te osoby wszystkie mają to samo w CV, tak? Wszyscy biorą udział w tych, wszyscy działają na rzecz organizacji charytatywnych, wszyscy biorą udział w jakichś takich ambitnych wyzwaniach dla młodzieży. No zdarza się, także też warto się zastanowić, jak aplikujemy, czy jesteśmy takim samym kandydatem jak wszyscy, czy jednak nie pokazać, że czymś się różnimy. No to jest mega ważne, mega ważne. Po prostu ja się zastanawiam, ile ja takich po prostu klisz sprzedaję gdzieś tam na różnych rozmowach. W ogóle mi to nie przyszedł do głowy, ale pewnie tak. Pewnie rekruter nie słyszy pierwszy raz ode mnie, że ktoś robi projekty poboczne i że interesuje go dzielenie się wiedzą. Mam nadzieję, że to nie jest taki kejsik, przez który nie odpowiadacie, drodzy rekruterzy, patrzę na was teraz wszystkich. W każdym razie, tak, no to jest ciekawe. Pytanie o kwestie etyczne, o jakieś takie przekraczanie granicy, pytanie z czatu. Co myślisz, Szanowna Katarzyna, o pytaniu od rekrutera od programisty, przeszkadza panu praca z kobietami, jak reagować, odpowiadać na takie śliskie pytania? To znowu jest temat tego, powiedzmy, wykładania się na jakichś takich trudnych pytaniach. Ja bym szczerze mówiąc, jakbym coś takiego usłyszała, to bym powiedziała, że bardzo mi jest trudno zrozumieć to pytanie. Jeśli, no bo realnie, no to szczerze mówiąc, to co to może znaczyć, tak? Czy to znaczy, że w firmie jest jakiś problem, czy firma się zetknęła z tym? Bo jakby... No a na przykład, jak na przykład, nie wiem, firma chce się dowiedzieć, czy masz jakieś uprzedzenia i pyta na przykład po prostu, czy wiesz, czy masz uprzedzenia co do konkretnej płci, co do może religii na przykład, czy to nie jest taka kwestia? Powiem uczciwie, jeśli rekruter wie, co robi, to by w życiu w ten sposób nie zadał pytania. No bo przecież jak zadam komuś pytanie, a czy zdarzyło się panu na przykład okraść pracodawcę? Przecież nikt nie... Tak, regularnie podkradam rolki toaletowe, wynoszę po prostu z pracy codziennie. No przecież nikt na tego nie wie. Mam to w CV.
No to CV w sekcji doświadczenia. Dokładnie. Także jeśli rekruter zadaje pytania o takie kwestie delikatne, to tak naprawdę przeważnie powinien zrobić to w troszkę taki okrężny sposób, tak? Jeśli pyta w taki sposób, no to bardzo mi jest trudno zrozumieć, co by chciał, znaczy nawet wiemy, co chce usłyszeć, tak? Natomiast bardzo trudno zrozumieć, dlaczego tak to pytanie jest zadane. No i oczywiście, jeśli nie przeszkadza Wam praca z kobietami, to wypadałoby powiedzieć, że nie przeszkadza. Natomiast jeśli przeszkadza, no to warto by się zastanowić w ogóle, z czego to wynika, ale to już jest temat, który z rekrutacją samą niekoniecznie ma związek. Tak, no i teraz pytanie, przechodzimy na tą rekrutację, nie wiem na ile ty jesteś zaangażowana w temat onboardingu, czy masz tutaj jakieś porady związane z tymi pierwszymi dniami, tygodniami w pracy, czy ty pracujesz z rekruterami? Mam świetne porady w tym zakresie jako osoba, która właśnie przechodzi onboarding. Także po pierwsze, w poniedziałek miałam takie spotkanie z moją społecznością, żeby rozmawiać o tym, co najlepiej doradzić osobie, która właśnie będzie zaczynać pracę. A po drugie, mam też takie świeże doświadczenia i powiem Wam, że najważniejsza porada to jest coś, czego moglibyście w ogóle nie podejrzewać. Najważniejsza porada to jest: przygotuj sobie jedzenie na pierwszy tydzień pracy. Tak, żeby mieć gotowce w lodówce, bo różnie to w firmach wygląda, jak ktoś nie pomyśli o tym, żebyście mieli odpowiedni czas na to, żeby, zwłaszcza jak jesteśmy w domu, nie, i ten lunch się dodatkowo gotuje, to nie jest tak, że się wychodzi i zjada gotowy lunch, tylko się zaczyna gdzieś tam przygotowywać i tak dalej. Może ktoś nie pomyśleć o tym, żeby zostawić wystarczająco dużo czasu, a może pomyśli o tym, ale będziecie mieć jakiś problem z tym lampem. Różne sytuacje mogą mieć miejsce, także mnie wczoraj uratowało to, że miałam przygotowaną lasagne i wiedziałam, że nie tylko mam w ogóle lunch, ale że po całym dniu pracy, kolację też mam gotową i lodówkę mam pełną po prostu, jedzę mrażarkę pełną. To jest doświadczenie. Tak, także to jest ważne, bo mi pozwoliło się to skupić w 100% na tym, co się dzieje, i mogą zachować kompletną elastyczność, jak chodzi o to, kiedy się z kim spotykam. Tak, no bo nie byłam głodna po prostu. To jest chyba najgorsze, co się może stać. Zwłaszcza, że mi się na przykład często zdarza, że po takim intensywnym dniu boli głowa, więc warto zjeść w odpowiednim momencie, żeby tam nie ryzykować tak, że ktoś się będzie źle czuł. Więc to taka rzecz pierwsza. No i ta druga rzecz to właśnie taka uważność. Ja jestem bardzo początkująca, jak chodzi o praktykowanie uważności. Staram się od czasu do czasu medytować z jakąś aplikacją. Natomiast jakby z jednej strony myślę, że ważne jest, żeby wchłaniać w siebie wszystkie te informacje, dać sobie trochę czasu, jasne, na to, żeby je wchłonąć, ale żeby się też dopytać, gdzie można pewnych rzeczy się dowiedzieć, czy na przykład, ja na przykład pytam rekruterów, z którymi pracuję, a jak ty zaczynałaś w IT, no to skąd wiedziałeś, co może, co te technologie znaczą, tak? Jak się uczyłeś o technologiach, albo jak sobie poradziłeś z takim czy innym wyzwaniem, więc koniecznie pytajmy, zbierajmy źródła informacji. Ja mam całą listę zakładek, do których będę wracać, jak już będę mieć czas i świeższy umysł. I warto też tak naprawdę wiedzieć, co się od nas oczekuje. Bo na przykład coś, co mnie urzekło w ten krok, to jest to, że jakby taka inicjatywa wykazywana przez pracowników to jest coś ekstra i to jest coś, na co firma kładzie duży nacisk, więc już czułam tak, że okej, okay, to jest mój pierwszy tydzień, ale jeśli mam coś do powiedzenia, co myślę, że wniesie wartość, to się nie boję tego powiedzieć, tylko mówię, tak? I co prawda dopiero się zapoznaję z tym, co się dzieje w firmie, ale czasami ta świeża perspektywa też jest w stanie coś wnieść, tak? Więc upewnijcie się, że wiecie, czego się od Was wymaga. I to, co daje też bardzo duże poczucie komfortu, to nie jest już sam onboarding, tak? Bo powiedzmy, że onboarding trwa tydzień, dwa tygodnie, miesiąc, ale jak macie okres próbny, to upewnijcie się, że wiecie, co macie zrobić w okresie próbnym, żeby można było uznać, że to był sukces, tak? To znaczy, warto jeszcze w trakcie rekrutacji o to zapytać. To znaczy, jak zostanie zmierzone moje działanie? Co konkretnie, jak zrobię, to mogę wiedzieć, że mogę spać spokojnie, jest okej. Okay. Bo każdy z nas chce sobie dać radę i tylko czasami jakby te oczekiwania nie są na tyle sprecyzowane,
żeby sobie z tym poradzić, tak? Więc upewnijmy się, że skądś jakby albo wypracujemy ją wspólnie z pracodawcą, albo że dostaniemy, skądś będziemy mieć taką listę zadań, które jak zrobimy i zrobimy dobrze, to wiemy, że jest wszystko w porządku. A niestety muszę zapytać o ścieżkę alternatywną. Ścieżkę, to znaczy, w której niestety nie znajdujesz tej pracy. I niestety trafiasz na jakąś tam może listę oczekujących, albo tak jak tutaj ktoś pisze, w ogóle nie dostajesz sygnału od firmy. No co wtedy? Tutaj dostaliśmy konkretne pytanie, po jakim czasie dodawać firmę na czarną listę. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby w ogóle te jakiekolwiek mosty sobie palić, ale właśnie no, nie ukrywajmy, że może to jest ta ścieżka, która teraz będzie dotykać jeszcze właśnie większą liczbę osób. To znaczy nie dostaję pracy, po kilku godzinach zainwestowanych w proces rekrutacji po prostu nie udało się sprostać oczekiwaniom, jakby co byś wtedy radziła tym kandydatom, którzy o to pytają? To ja od razu powiem. Ja na przykład, żeby zminimalizować swoją frustrację, to sobie powiedziałam, że okej, jak będę aplikować, to poświęcę tylko pół godziny na aktualizację CV. Bo nie byłam jeszcze pewna w tym momencie, nie udało mi się znaleźć takiej informacji, czy ja na pewno dostanę informację zwrotną. Więc żeby sobie zminimalizować poziom frustracji, to ja sobie tym zarządziłam, tak? Jeśli są takie firmy, gdzie na przykład jest informacja, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami, moim zdaniem problem jest w mindsetzie, ale bardzo dużo firm nie rozumie, że to się da rozwiązać narzędziowo bardzo prosto. Więc jeśli te firmy tak działają, to wy sobie w takim razie, oni sobie rezerwują prawo do kontaktu z wybranymi, a wy sobie zarezerwujcie prawo do tego, żeby mniej to CV pod nich napisać, tak, tylko żeby wysłać takie bardziej ogólnikowe. Jeśli wy zainwestujecie mniej czasu, to wam będzie po prostu ten poziom frustracji nie będzie taki wysoki. Warto też pisać do rekruterów, bo powiem wam, że myślę, że ludzie sobie nie zdają z tego sprawy, ale rekruterzy bardzo często mają taką ilość aplikacji do przejrzenia, że to trwa w ogóle tygodniami. Ten czas on w ogóle zupełnie inaczej płynie po obu stronach i nawet rozmawiałam o tym już w firmie, tak? Bo jakby z perspektywy firmy na przykład zatrudnić kogoś w ciągu miesiąca to jest bardzo szybko. Dla mnie jako dla kandydata czekać tydzień na odpowiedź to są wieki. Więc pamiętajmy, że zupełnie inaczej ten czas płynie i że może się okazać, że usłyszymy od firmy po dwóch tygodniach na przykład, a może się okazać, że nie usłyszymy nigdy, że był jakiś problem, że ta aplikacja nie dotarła. Jeśli firma nie ma takiego systemu, żeby nam powiedział ten system, że okej, twoja aplikacja dotarła, to być może nie dotarła tak naprawdę. A być może dotarła, ale na przykład nikt nie miał dostępu do tego, żeby ją przejrzeć. Więc ja zawsze wychodzę z założenia, że trzeba założyć pozytywnie jakiś scenariusz, założyć dobre intencje. I ja bym pisała do takich ludzi. Ostatnio nawet mi się zdarzyło kilka razy, słuchajcie, na LinkedInie, jak pisałam do różnych osób, to ja patrzę, a ja mam w historii, nie przeczytałam wiadomości od takiej osoby sprzed roku. No i normalnie po prostu aż mi było głupio, więc oczywiście napisałam, cześć, nie mam pojęcia, jakim cudem ja nie zauważyłam tej wiadomości. Gdybym ją zauważyła, to przecież bym odpisała. Jeśli temat jest aktualny, to daj znać, porozmawiamy, a w ogóle to ja mam tam jakiś temat. No, to są sytuacje, z których jakoś musimy wybrnąć, bo przecież no, jakby takie budowanie relacji ma ogromne znaczenie dla całej naszej kariery. To, co chyba mnie najbardziej zdziwiło w książce Never Split the Difference, o której mówiłeś, o negocjacjach, to było to, że autor pisze, że w negocjowaniu bardzo jest ważne budowanie relacji, bo nigdy nie wiesz, kiedy po raz kolejny spotkasz się z tym samym terrorystą. I ja sobie pomyślałam, no przecież nie wiem. Jakby w takiej sytuacji o tym myśleć. Ale jakby dla niego to była prosta sytuacja, tak? Ludzie muszą wiedzieć, czego się po tobie spodziewać i jakby takie budowanie relacji jest ważne. Jeśli jest jakaś sytuacja głupia, może się zdarzyć, że na przykład wy napisaliście do rekrutera, on wam nigdy nie odpisał, potem on was wyszukuje i chciałby napisać, ale jest mu głupio, bo przecież, no bo przecież... Cisza była, tak? No bo on was zgostował, ten rekruter. Ja się bardzo często staram tłumaczyć rekruterom, że słuchaj, daj szansę sobie, daj szansę kandydatowi, nie wiesz, co sobie kandydat myśli, przeproś i już, i jakby idź dalej. I myślę, że warto taką samą zasadę stosować wobec pracodawców, bo też pamiętajcie o tym, że firma to jest coś bardzo zmiennego. To znaczy firma to jest jakaś grupa ludzi, tak?
Pewne osoby odchodzą z firmy, inne przechodzą i za rok może się okazać, że to jest zupełnie inny zbiór ludzi niż ten, który wy wcześniej oceniliście na podstawie jakiegoś słabego procesu. Także zawsze warto dać szansę. Tak samo jak wy chcielibyście, żeby wam dać szansę znowu w procesie i warto znowu aplikować do tej samej firmy za parę miesięcy, tak samo warto dać szansę pracodawcom, mogą się zmieniać. Jestem, powiem Ci, mega zadowolony z tej rozmowy, bo mamy godzinę 40 za sobą i prawdopodobnie padły wszystkie pytania, które kiedykolwiek tutaj usłyszeliśmy na przyprogramowanych. Mam jeszcze kilka, ale to zależy od tego, czy Ty jesteś jeszcze dostępna, żeby porozmawiać te kilkanaście minut. Bo wiem, że dla Ciebie to jest temat mega interesujący, no a skoro już rozmawiamy i cały czas udaje nam się utrzymać około 50 osób po tej godzinie 40, no to po prostu korzystajmy. Pytanie o zmianę pracy, o to, jak zmiana pracy przekłada się na naszą, powiedzmy, wartość na rynku pracy, jak to wpływa na nasze CV, kiedy jest za często, kiedy siedzieć, co, powiedzmy, wiesz, ignorować. Tak. Słuchamy tutaj. To jest bardzo śmieszny temat, bo pamiętam, jak byłam w mojej pierwszej pracy i opowiadałam mojej mamie o tym, jakie to jest ważne, żeby przynajmniej 2 lata przepracować z jednym pracodawcą. I parę miesięcy potem byłam już w trzeciej pracy. Więc i moja mama mi tak mówi, wiesz, Kasia, kiedyś mówiłaś, że to jest ważne, żeby być długo w jednym miejscu. I wtedy stwierdziłam, nie, wiesz, to nie o to chodzi. Powiem wam tak, tu znowu nie ma prostej odpowiedzi. Na pewno ważne, od czego zależą te zmiany. Więc jeśli to jest tak, że pracujecie na projektach, to jest jakby oczywiste, że ten projekt może się szybciej lub później skończyć. W firmach outsourcingowych jest dość popularne, że osoby się przerzuca między projektami, tak, i że zmieniają miejsce, że tak powiem, w biurze równie często jak krzesło. I to nikogo nie dziwi, więc myślę, że jest coraz większa na to tolerancja. Mamy coraz więcej osób, które pracują właśnie na takich projektach, na krótszych kontraktach i to doświadczenie wtedy jest takie bardziej różnorodne. Z drugiej strony powstaje pytanie, czy ktoś się chce związać na dłużej. Natomiast tu myślę, że zdarza się, że menadżerowie za to oceniają, natomiast tak naprawdę też trudno powiedzieć, jak będą to oceniać. Tak, jeśli firma kompletnie, to jest jedyne, co decyduje o tym, że was odrzuci z procesu, to kwestionowałabym, czy to jest najlepszy pracodawca, bo tak naprawdę nigdy nie wiadomo, jak wam w tej firmie będzie, a też trudno jest tkwić w złym dla siebie miejscu, tak? Pamiętajcie, że firma sobie da prawo do tego, żeby rozwiązać z wami umowę, jeśli się okaże, że w ogóle nie dostarczacie, że ta rekrutacja to był kompletny błąd. I tak samo wy macie do tego prawo, więc warto przygotować sobie taką informację, czasami nawet w CV, dlaczego się zmieniało pracę. I rekruter może o to pytać i warto się przygotować na te pytania. Natomiast te czasy, kiedy trzeba było odbędzić 2 lata w jednej firmie, to są czasy, które już mamy za sobą. I tak naprawdę myślę, że większość pracodawców, zwłaszcza w branży IT, coraz mniejszą wagę do tego przywiązuje. To tak jak z tym curriculum vitae na otwarciu CV, tak? Kiedyś mówili, że warto, ale chyba dzisiaj już tego nie polecimy. Dokładnie. Chyba niekoniecznie. Pytanie o same powody zmiany pracy. Czy ty jako rekruter masz jakikolwiek wpływ na to, jak wygląda właśnie kwestia środowiska czy tam danej organizacji? Czy w ogóle sugerujesz takie kwestie? Czy zbierasz jakiś feedback od kandydatów? To znaczy, jeśli pracownicy odchodzą? Jeśli na przykład dostajesz feedback, że osoby rezygnują, bo na przykład to i tamto, to czy to jakoś wpływa na cały proces rekrutacyjny, czy tutaj po prostu nie masz, powiedzmy, wpływu na to, co się dzieje gdzieś tam w innych działach? Jeśli ta atmosfera zaczyna się robić taka bardziej, wiesz, toksyczna, jakaś taka, która powoduje właśnie te zmiany, te odejścia. Powiem wam, że to bardzo zależy od firmy, natomiast jest coraz większe na polskim rynku zrozumienie tego, że budowanie marki pracodawcy zaczyna się od wewnątrz i od tego, żeby w firmie było wszystko w porządku i że nie chodzi o to, żeby wrzucać nie wiadomo jakie posty w social media, tylko chodzi o to, żeby w firmie wszystko działało. Natomiast wiem z doświadczenia, że sytuacje są różne. Mi się sami zdarzyło być w firmie, w której
Ja odeszłam ze względu, z kilku względów, ale również między innymi ze względu na mobbing. I to był problem, który ja zgłosiłam, pomimo próśb mojego zespołu, gdzie mi mówili absolutnie nikomu nie mów, bo z tym jest związany trochę taki wstyd. Ja to zgłosiłam wyżej, absolutnie nic, nikt z tym nie zrobił i osoba, która w ten sposób jakby pracowała, jeszcze długo tam w tej firmie pracowała. Ja sobie po latach zdałam sprawę z tego, że tak naprawdę ja sama miałam zachowania, które szły powoli w tą stronę, bo pamiętajmy, że na nasze zachowania wpływa w bardzo dużej mierze nasze środowisko. Więc warto o tym pamiętać i sprawdzić dokładnie to środowisko pracy. I teraz tak, jak sobie to zrobić? Na pewno nie na GoWorku, bo wiadomo, że tam możemy wyczytać głównie o tym, że jest beznadziejnie, to nie są wypowiedzi merytoryczne bardzo często, no i tu się pojawia problem, tak? Bo gdzie my w Polsce możemy szukać takich wiarygodnych informacji? Jeszcze mamy chyba Glassdoor, tak? Z takich portali, gdzie właśnie to się dzieje. Glassdoor jest tak naprawdę, ma problem w drugą stronę troszkę, to znaczy ja w Glassdoora nie wierzę, bo tam są bardzo pozytywne opinie. Nie wiem, czy też moja polska natura odzywa, że ja tak też podchodzę. Polak się w tobie odzywa i mówi, że jest za dobrze. Tak. Po prostu. Wygląda to tak dla mnie mało wiarygodnie, że wszyscy są absolutnie zadowoleni, nikt nawet nie narzeka na to, że nie wiem, jest za duży wybór dań w darmowych czołówce albo cokolwiek. Tak? No, przecież na coś trzeba narzekać. Ale warto zapytać konkretnych osób, tak? To znaczy można na przykład napisać do osoby, która pracowała dawniej w takiej firmie i zapytać. Mi się zdarzało, że mnie pytali o moich byłych pracodawców i tak naprawdę wtedy mamy dostęp do takich najpełniejszych informacji. Możemy zapytać, do kogo bezpośrednio, jakby z kim współpracowała ta osoba, dowiedzieć się o innych osobach z tego zespołu, z którymi będziemy pracować. Także myślę, że to jest takie najlepsze rozwiązanie, żeby dostać takie realne opinie, bo takie problemy wewnątrz, one się zdarzają, ale to jest bardzo trudno tak naprawdę zdiagnozować. Na pewno pewnym światełkiem ostrzegawczym jest, jeśli jest bardzo duża rotacja na wszystkich stanowiskach i widzimy, że ludzie tam pracują tyle, co okres próbny i do widzenia, ale być może jest jakiś inny powód, dla którego tak się dzieje, więc warto zawsze dopytać. Przechodząc trochę do końca naszej rozmowy, tutaj odpowiem jeszcze na jedno pytanie z czatu. Oczywiście ono jest otwarte, także troszkę się możesz tutaj coś dodać. Przy zmianie firmy tylko ze względów finansowych warto odpowiadać bezpośrednio przy pytaniu o powód chęci zmiany pracy. Może odwijmy to pytanie, czy jeśli ktoś pyta, dlaczego odeszliśmy, czy możemy powiedzieć, że przez pieniądze albo przez chęć zarobienia więcej, to ja może tutaj pozwolę sobie najpierw odpowiedzieć. Czytałem dzisiaj ankietę na portalu Stack Overflow Developer Survey, takie coroczne podsumowanie po prostu społeczności IT, tam odpowiedziało 65 tysięcy specjalistów z całego świata i właśnie tam było pytanie o to, dlaczego zmieniasz pracę i pomimo tego, że nikt z nas nie powie, że zmienia pracę z powodów finansowych, to 70% w ankiecie powiedziało, że to jest główny powód zmiany pracy, czyli kompensacja wynagrodzenia. Więc to też jest troszkę odpowiedź na niektóre takie sygnały pewnie z firm, gdzie słyszysz, że płacimy może nie tak dobrze jak rynek, ale XYZ, no to tutaj warto się zastanowić, czy to jest faktycznie coś niemoralnego, to podażanie za pieniędzmi, czy faktycznie może to jest po prostu to, co wszyscy robimy, ale nie mówimy o tym. Nie wiem, co Kasiu myślisz na ten temat. Temat pieniędzy zawsze jest taki lekko niekomfortowy, co? Właśnie, a to też jest bardzo kulturowe, mam wrażenie, bo jednak... Tak. Ja się nauczyłam w Wielkiej Brytanii, jakby jest większa otwartość, to nie jest taki temat tabu i nie jest to takie fopa, żeby o tym wspomnieć. Na pewno bym powiedziała, że z badań odnośnie motywacji ludzkiej w ogóle jest tak, że pieniądze nas nie motywują, natomiast ich brak nas demotywuje. Więc warto pamiętać o tym, że jeśli szukamy nowej pracy, dlatego że chcemy więcej zarabiać, to warto się zastanowić, a dlaczego chcemy więcej zarabiać, na co chcemy wydawać, bo ja wiem, benefity się wydają, może to się wydaje śmieszne, ale na przykład gdybym pracowała w firmie, gdzie miałabym rzeczy, za które normalnie płacę, gdybym dostała za darmo, są firmy, które dają, nie wiem, subskrypcję Netflixa, tak, czy tego rodzaju rzeczy, płacą za siłownię i tak dalej. Jeśli ja na to normalnie wydaję, no to pytanie, jakby inaczej sobie myślę o troszkę o finansach, tak?
My wiadomo, że tam jest mniejsza elastyczność, a też lubimy mieć kontrolę nad tym, na co wydajemy pieniądze. Ja polecam serdecznie taką, myślę, że jakby w ogóle mówienie o tym, że pieniądze nas interesują, nie jest fopa, natomiast warto się zastanowić, gdzieś tam z czego wynika ta motywacja. Jest taka rewelacyjna książka, przepraszam, ale się po prostu napisałam ostatnio, teraz mi się wszystkim przypomniałam. O to chodzi w tych rozmowach, żebyś mówiła o takich rzeczach. Jest taka książka, która jest zatytułowana Dlaczego motywowanie ludzi nie działa i co działa. I w tej książce jest właśnie informacja o tym, tak naprawdę tam jest, ona jest napisana w oparciu o takie nowe badania o motywacji. I tam jest opisane 6 takich poziomów na spektrum motywacji, gdzie my jesteśmy, tak, w tej motywacji. Bo autorka pisze, to nie jest tak, że ludzi trzeba motywować. Ludzie są zawsze zmotywowani i to fajnie, żebyśmy sobie też uświadomili. I czy nas motywuje coś zewnętrznego, to, że potrzebujemy czegoś zewnętrznego, czy nas motywuje coś od środka? I dlaczego to jest ważne? Bo to wpływa na nasze samopoczucie. Bo taka motywacja wewnętrzna, ona jest dużo silniejsza, daje nam dużo więcej energii do działania. Myślę, że może Przemek, to jest coś, co może ty na przykład byłbyś w stanie potwierdzić, bo jeśli na przykład motywuje nas dzielenie się, jeśli chcemy dzielić się wiedzą, to ta motywacja ona jest wewnętrzna, to jest taka energia, która nas rozpiera, tak, jesteśmy w stanie po pracy siedzieć 2 godziny i rozmawiać o tym, o czym rozmawiamy. Natomiast taka jakby motywacja, że ktoś nam na przykład da jakieś pieniądze, no to jakby tam nie ma aż tyle tej pozytywnej energii. Więc zastanówmy się troszkę też od strony naszego dobrobytu, co my tak naprawdę chcemy od życia i czy rzeczywiście chodzi nam tylko o większe pieniądze, czy może bylibyśmy szczęśliwsi, gdyby na przykład pracodawca dał nam zdecydowanie więcej urlopu. Tak, to oznacza, że za godzinę przy tej samej stawce zarobimy tyle tam więcej, tak? Natomiast generalnie to nie jest to samo, bo gdzie indziej mamy priorytet, bo priorytet nie jest na chcę pieniądze i chcę kupować rzeczy, tylko priorytet jest na chcę czas i chcę zadbać o siebie. Więc to taka myśl, natomiast zdecydowanie powinniście otwarcie rozmawiać o finansach też z rekruterami, no albo można zdecydować się grać w grę rekrutacyjną, jakbym to nazwała, i powiedzieć, że po prostu szukam dla siebie nowego wyzwania. Nowego wyzwania i owocowych czwartków. Tak, ale chyba nie powiedzieliśmy o tym dostatecznie mocno, to nie jest tak, że już Bóg wie, jak to musimy rozwijać, ale mówiliśmy o tym, że róbcie research związany z firmą, ale po pierwsze zastanówcie się też wcześniej, o co wam właściwie chodzi, i to jest może szersze pytanie, nie tylko o co wam chodzi w tej pracy, ale może o co wam chodzi w życiu w ogóle, jakie wartości wyznajecie, tak, na co chcecie zwracać uwagę, bo dopiero jak zgracie to z tym, co wyznaje firma, no to tutaj macie szansę na prawdziwe rezultaty, tak? Jeśli po prostu wyjmiecie jakąś część z tego równania, no to zawsze czegoś będzie brakować. I na przykład z perspektywy programisty mogę powiedzieć, że jest mnóstwo ról, które wymagają zupełnie różnych kompetencji w tym naszym świecie, a podpisalibyśmy je jako, wiesz, praca w świecie IT. No ale jeśli jesteś osobą, która ma więcej rozmawiać z ludźmi, to nie będziesz się tak czuć komfortowo jako introwertyk, będąc na takiej pozycji, w przeciwieństwie z na przykład ekstrawertyków, którzy naturalnie mają, wiesz, w sobie wychodzenie do ludzi, interakcje z innymi. Tak samo jak, nie wiem, jesteś gdzieś w jakimś zespole, który tworzy platformę, jakiś core team, i wszystkie inne zespoły produktowe cię atakują, a ty nie masz w sobie gotowości na to, żeby przyjmować te komentarze, to też ci będzie po prostu ciężko. Może po prostu to nie jest twoja rola, więc to może tak słowem troszkę podsumowania, jak powiedzieliśmy o tych wszystkich tipach, to jeszcze warto byłoby się zastanowić, o co nam właściwie chodzi w tej pracy i po prostu na co zwracamy uwagę, i wtedy na pewno to będzie dobry finał, tak bym powiedział. Dokładnie, zwłaszcza, że trudno dopasować, że tak powiem, swoje wartości i wartości firmy, jeśli nie wiemy, jakie są nasze wartości, a to może się wydawać oczywiste, że to jest coś, o czym powinniśmy myśleć, ale ja na przykład sobie zdałam sprawę, że dopiero teraz, wchodząc w proces rekrutacji, przemyślałam sobie te wartości i tak naprawdę, jak je zdefiniować. I myślę, że to jest ćwiczenie, które warto, żeby każdy wykonał i się zastanowił po prostu, po pierwsze, co zrobić, żeby był szczęśliwy, a po drugie, zawsze się znajdzie jakaś firma, która nam za to będzie skłonna zapłacić. Tym pozytywnym akcentem
Kończymy dzisiejszą rozmowę, Kasiu. Mega wielkie dzięki za to, że spędziłaś z nami tutaj prawie 2 godziny bez 3 minut i podzieliłaś się wiedzą o tych wszystkich tematach. Pytanie, czy masz w głowie jeszcze jakiś materiał, książkę, jakąś poradę na sam koniec, którą mogłabyś się jeszcze teraz podzielić? Ja na sam koniec powiem Wam tak, że jakby najfajniej tak naprawdę się uczyć przez kontakt z ludźmi. Także chyba będę zachęcać bardziej do tego, żeby się w tym tygodniu odezwać do kogoś, kogo nie znacie. Ja lubię w ogóle dawać zadania domowe ludziom, więc jeśli mogę Wam dać zadanie domowe, to odezwijcie się do kogoś, kogo poznaliście online i jakby tylko przez jakąś platformę, z której korzystacie i zaproponujcie jakąś krótką taką rozmowę. Nie musi być na wideo, ale chociaż żeby się usłyszeć i tak dalej, żeby się poznać. Myślę, że to jest fajne. Mi na pewno dużo to dało w tym roku, a ja, wierzcie lub nie, ja jestem bliżej introwertyka i wcale nie czuję się aż tak komfortowo, poznając nowych ludzi w nowych okolicznościach. Także to jest wszystko wyuczone. Obiecuję, że się da. I tym akcentem kończymy dzisiejszą rozmowę. Dzięki za to, że byliście z nami. Przez 2 godziny było z nami prawie cały czas 60 osób. Na pewno ta rozmowa będzie jedną z najpopularniejszych na naszym kanale, bo poruszyliśmy dużo ważnych tematów. Dzięki za wszystkie komentarze z czatu. Dzięki, Kasiu, jeszcze raz. No i zapraszamy na kolejną rozmowę. Ja tutaj mogę zdradzić mały spoiler, że prawdopodobnie w kolejnym tygodniu porozmawiamy z junior developerem o jego perspektywie, o tym, jak się przebranżowić, jak ze studiów zupełnie innych niż informatyczne znaleźć pracę w naszym zawodzie. Także zapraszamy już za tydzień. No i cóż, dobrego wieczoru. Cześć i czoła. Dzięki.